No, robimy nasze kolejne wspaniałe piątkowe spotkanie bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z wami spotkać i myślę, że wy też, bo chociaż mamy teraz obfitość różnego rodzaju spotkań, bo naprawdę w ciągu tygodnia tych spotkań jest, jak to się mówi, od wyboru do koloru. Ale powiem wam, że piątkowe spotkania zawsze dla mnie są takie wyjątkowe. Bo mamy czas, możliwość i też jest z nas, tak zawsze nas jest trochę więcej. I dzięki temu ta społeczność, chociaż jesteśmy oddzieleni długimi odległościami od siebie, to jednak w tym miejscu stanowimy jakąś wspólnotę. I dlatego te piątkowe spotkania są dla mnie takie wyjątkowe. Dziękuję wszystkim, którzy są dzisiaj i tym, którzy dołączą. Bracia, tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie kolejne błogosławieństwo. Błogosławieni ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. To jest tematem dzisiejszego spotkania. I myślę, ja powiem wam szczerze, że jestem bardzo zbudowany tym. Bardzo. Zupełnie inaczej patrzę na sprawiedliwość, pojęcie sprawiedliwości niż wcześniej mi to dało. I mam nadzieję, że wy też będziecie mieli z tego takie, jakby powiedzieć, poszerzy się wasze spojrzenie na Bożą sprawiedliwość. Bo to jest bardzo ważny aspekt naszego życia i Boga. Ale to wszystko odkryjemy podczas naszego spotkania. Poszerzymy, zgłębimy. Jak zawsze nasze spotkanie rozpoczynamy modlitwą. I takie pytanie, czy jest ktoś chętny, kto by chciał nasze spotkanie otworzyć modlitwą? Tak. Proszę bardzo. Ja bardzo chętny, żeby podziękować. Chwała Ci, Panie Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Królu królów, Panie Panów, nasz Boże. Święty, oddzielony, potężny, ukryty, sprawiedliwy, miłosierny, ale także Boże wojny, Boże mocy, potęgi. Dziękujemy Ci za to, że możemy używać tego wszystkiego, co tutaj jest, ma możliwość istnieć, te technologie że możemy mimo odległości spotkać się na rozważaniach piątkowych. Dziękujemy Ci za ten czas, że żyjemy, że istniejemy. Choć niektórzy z nas mają gorycz w sercu i mają smutek, tak jak i ja mam smutek, że jeszcze nie razem z Tobą twarzą w twarz się widzimy. I że jeszcze wiele rzeczy musi się stać, i że jesteśmy często sfrustrowani, zmieszani tą rzeczywistością, bo widzimy po prostu, że nadchodzą rzeczy złe, że wiele rzeczy się dzieje, odgrywa się na naszych oczach, że proroctwa wskazują właśnie, wskazywały na to, co ma się stać. Ale cieszymy się z tego, że zbliża się nasze odkupienie. I daj nam właśnie tą radość, aby podnieść głowę do góry i oczekiwać Twojego powrotu i cieszyć się tym, że znaki czasów są dla nas widoczne, że Ty wrócisz i to wszystko się skończy. Będziemy już na zawsze razem, jak wytrwamy do końca. Niech będzie Tobie chwała i cześć, pobłogosław nam, prosimy. Cierpliwością, miłością i poznaniem w tych rozważaniach. Pobłogosław tym wszystkim, którzy będą ich słuchać, a także tych, którzy nie słuchają ich. Ci, którzy na całym świecie są i doznają ucisków, przeróżnych prób. Pobłogosław im, aby wyszli z tego zwycięsko i nie przejmowali się tym, co może zrobić im człowiek, który tylko ciało może zniszczyć, a duszy nie może, bo Ty dajesz tchnienie i życie i wszystko i jesteś w stanie podnieść każdego z nas powrotem do życia, jeśli cokolwiek by nam się stało. Tobie chwała i cześć. Amen. Amen. Drogi ukochany Panie,
Dzisiaj będziemy omawiać. Nie wiem, czy mogę użyć takich słów, żeby tego nie było, że coś jest ważne bardziej, coś jest mniej ważne. Jeden z Twoich atrybutów, jakim jest sprawiedliwość. I drogi ojcze, modlę się w imieniu naszej grupy o Twojego świętego ducha, aby pomógł nam zgłębić to pojęcie, aby pomógł nam zrozumieć, jak czasem nasze pojęcie sprawiedliwości, przez to, że jesteśmy ludźmi, może być ograniczone. Może być często albo czasem niewłaściwie rozumiane, zwłaszcza w odniesieniu do naszych bliźnich. Dlatego właśnie mam nadzieję, że to spotkanie pomoże nam poszerzyć ten horyzont. Pozwoli nam synchronizować nasze pojęcie sprawiedliwości z Twoim. Bo Twoje pojęcie sprawiedliwości jest doskonałe. I to Ty jesteś dla nas punktem odniesienia do tego, jak mamy rozumieć pojęcie sprawiedliwości. Najlepszym przykładem praktycznym, od którego możemy się uczyć, czym jest sprawiedliwość, co ona może wnieść w nasze życie, jak może nam nawet w bardzo trudnych sytuacjach pomóc zachować więź, pogłębić ją z Tobą, jest Jezus Chrystus. Właśnie dzięki temu będziemy mogli być bliżej Ciebie, Panie. Będziemy mogli bardziej naśladować Twojego Syna, który dał przykład właśnie pełnej sprawiedliwości. Dlatego prosimy Cię o to, abyś natknął nasze serca, żeby to, co będziemy mówić, słuchać, żeby nie były to tylko, może nie puste słowa, myśli, które wysłuchamy, a po tym spotkaniu gdzieś pójdą w niepamięć naszego umysłu. Prosimy Cię, Duchu Święty, o to, abyś pomógł nam zapamiętać, nie tylko zapamiętać, takie nowe ziarno naszej duchowej glebie, jaki każdy z nas jest, aby wykiełkowało, bo jak zobaczymy tutaj podczas tego spotkania, drogi Panie, że sprawiedliwość to jest coś więcej. I jeżeli to zrozumiemy, to naprawdę będziemy mogli doświadczyć pełni Twojego błogosławieństwa. Bo to właśnie mówisz, błogosławieni, czyli inaczej szczęśliwi. Sprawiedliwość Twoja daje nam kolejny możliwość poszerzenia swojego szczęścia. Chociaż czas jest trudny, wielu z nas doświadcza różnych udręk, różnego cierpienia, często niesprawiedliwości. To właśnie dzięki temu, co dzisiaj może poznamy, albo sobie przypomnimy, pozwoli nam to zupełnie inaczej popatrzeć na to, co jest wokół nas. A dzięki temu nawiązać głęboką więź z Tobą, zbliżyć się do siebie, zrozumieć, że błędy, które kiedyś popełniliśmy, chociaż je pamiętamy, często żałujemy, to Ty nam przebaczasz, bo właśnie sprawiedliwość często wiąże się z przebaczeniem. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, w imieniu całej naszej grupy, otwórz nasze serca i pobudź nas przez Twojego Ducha Świętego, abyśmy na koniec tego spotkania byli zbudowani i odmienieni tym, jak wielkie dajesz nam błogosławieństwo, jakim jest sprawiedliwość. Amen. Amen. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, szósty werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem oni będą nasyceni. Od 20 do 26 to samo. Bowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił,
idzie pod sąd. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, idzie pod sąd. Kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. Kto by rzekł głupcze, idzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź. Najpierw pojednaj się z bratem swoim, potem przyszedłszy złóż dar swój. Budź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie poddał sędziemu, sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Prawdę powiadam ci, wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Amen. 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 Bracia i siostry, tak już tutaj wspomniałem wcześniej, omawiamy czwarte błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Powiem wam, bracia, że chociaż te słowa słyszałem, czytałem przez swoje życie wiele razy, dopiero jak, może nie, że się tutaj przygotowywałem trochę do tego spotkania, ale to jest dla mnie takie błogosławieństwo, że dzięki temu, że się trochę przygotowuję do tego spotkania, Bóg daje mi możliwość takiego zgłębienia. Bo wiecie, o co mi chodzi? Bo tutaj kluczowym pojęciem jest sprawiedliwość. Nie? Kluczowym pojęciem jest sprawiedliwość. Ja tutaj skorzystam z pomocy i przeczytam taki jedno z przedstawień, czym jest sprawiedliwość. Dobrze? Sprawiedliwość jest to przede wszystkim, należy stwierdzić, pojęciem względnym, a nie abstrakcją, normą, obyczajową. Sprawiedliwość oznacza działanie jakiejś osoby, która zdaje sobie sprawę ze stosunku, w jakim pozostaje wobec innej osoby lub grupy osób i zgodnie z tym postępuje. I tu jest ciekawe pojęcie, jak to w języku hebrajskim. Z nami jest Konrad, który trochę się zna na hebrajskim. Jeżeli to słowo przekręcę, to mnie najwyżej skoryguj. Po hebrajsku słowo sprawiedliwość to jest chyba zedaka. Dobrze mówię, Konrad? Czy cedaka? Nie wiem. Zedaka albo cedaka? Cedaka. Tam jest cedaka, tam jest cadi na początku, także cedaka. No, czyli jednak to pierwsze, dobrze myślałem. Cedaka. Dziękuję. Które oznacza jako wierność wspólnocie. To też o sprawiedliwości Bożej mówi się przede wszystkim w oparciu o jego stosunek do Izraela, jego przymierze z Izraelem. I sprawiedliwość. Dobra, żeby nie było to tak, żeby tutaj ja dominował. Zanim może troszkę poszerzę ja ze swojej strony te pojęcie, to tak mi powiedzcie, ten, kto chce powiedzieć, jak wy rozumiecie słowo sprawiedliwość? Albo jak wy to, czy co dla was to oznacza, sprawiedliwość? Tak prosto, bez jakichś złożonych wypowiedzi, bo ja nie zamierzam w taki sposób się tego powiedzieć. O, ja to rozumiem tak, że jest jakaś prawa w życiu, jakiś moment podjęcia decyzji i w każdej sprawie życiowej można podjąć tą decyzję lepiej albo gorzej, dobrą lub złą. Żeby po prostu, no nie da się wszystkich zadowolić niektórymi decyzjami, ale po rozpatrzeniu
może być na przykład decyzją słuszną albo decyzją niesłuszną. Może na przykład po rozpatrzeniu względem tego, co chciałby Bóg od nas, może być niesłuszna, bo jakby to się powoływał tylko na samego człowieka, no to wielu mogłoby powiedzieć na przykład w danej sytuacji, że ktoś źle zrobił, a po dogłębnym rozpatrzeniu sprawy mogłoby się okazać, że wcale nie. I taka sprawiedliwość, no to myślę, że też wiąże się z tym, że człowiek trzyma się jakiegoś właśnie przekonania, zasady, która jest dobra. I nawet gdy inni uważają, że źle robi, to on z tego nie zbacza, chociażby miał, nie wiem, na przykład ponieść szkodę ze strony ludzi na tym, że go by go skądś by go tam wykluczyli, albo by go na przykład prześladowali za to, że zrobił inaczej niż wszyscy. Czyli niekoniecznie sprawiedliwy to taki, który wszystkim się podoba i tłumy są zadowolone z jego działań. Ale sprawiedliwy to taki, który chce się Bogu podobać i chce przestrzegać tych zasad, tych rzeczy, które są dobre, ale nie tak dobre, jak to świat rozumie, że wszyscy chodzą zadowoleni, że powiedzmy ktoś robi źle, a ten go uśmiechnie się do niego i życzy mu miłego dnia, zamiast mu powiedzieć, ty robisz źle. No bo w takiej sytuacji sprawiedliwy nie będzie ten, którego tamten człowiek się ucieszy z tego, że on tam się do niego uśmiechnął i przeszedł obojętnie dalej, tylko sprawiedliwy będzie ten, który przyjmie na klatę tę sytuację i powie mu, nie no, robisz źle. Robisz źle, a tamten się może zdenerwować nawet. I nie będzie tak, że wszyscy są zadowoleni z tego, co człowiek próbował zrobić. I ja tak właśnie postrzegam sprawiedliwość, że jest to nieraz ciężka sprawa i na przykład sprawiedliwy sędzia nie będzie miał wglądu na to, kogo sądzi, na przykład milionera, który mógłby mu dać w łapę, zapłacić mu i by tam dokonał korupcji jakiejś czy czegoś, ale by wyszedł wolno, tylko on, sprawiedliwy sędzia, powie, no to co z tego, że masz pieniążki i możesz mi je dać, skoro zrobiłeś źle i musisz ponieść tego konsekwencje. To jest sprawiedliwy sędzia i nie będzie się podobał temu to bogaczowi, który jest osądzany jego werdykt, jego decyzja. I światu też się może często nie podobać coś, bo powie, no ale po co on na tego marnego biedaka zwrócił uwagę i bogacza osądził w taki surowy sposób, a tamtego, powiedzmy, tego bogacza poszkodował, a tego biednego, który był niewinny, tam go jakoś tam puścił. No i to, co on z tego będzie miał, ktoś sobie może pomyśleć. No właśnie w tym rzecz, że nic może nie mieć z tego, ale będzie sprawiedliwy, nie? To tyle. Dzięki ci, Piotrze. Mi się sprawiedliwość od razu skojarzyła z taką chwilą. Jestem ja, mam 3 cukierki. I jestem ja i moich i dwóch towarzyszy ze mną. I teraz jeden towarzysz jest ze mną na przykład od 10 lat, jest moim przyjacielem, a drugi dołączył się do nas na chwilę, bo ale zrobił mi w przeszłości coś złego. No i ten pierwszy mówi, że mam mu też dać cukierka, bo przecież sam nie będę jadł. No to mu daję. Ale żeby nie było tamtemu smutno, to też mu dam. To jest dla mnie sprawiedliwość. I dam obydwu. I tyle. Tak, żeby mu smutno nie było. Dziękuję ci, Mateusz. Ja bym na przykład też to odniósł, odnosząc się też do słów Jezusa właśnie, kiedy on powiedział, że kto zachowuje jego przykazania i ich przestrzega, ten właśnie go miłuje właśnie poprzez to. I myślę, że właśnie Jezus
w ten sposób nam też właśnie pokazał, że właśnie tą drogą do sprawiedliwości jest no, życie według Słowa Bożego i według tego, czego On nas nauczał i zgodnie właśnie z Bożą wolą według tych przykazań. I im bliżej jesteśmy tego, przestrzegania tego, tym sprawiedliwsze jest to nasze życie. Tak? Myślę, że w ten sposób to też tak patrząc biblijnie. Masz rację. Może działać. Dziękuję. Sprawiedliwość łączy się też bardzo z uczciwością. Sprawiedliwość, uczciwość. Takie bliskoznaczne pojęcie, nie? Tak, tak. To się poszerza o nowe tam cechy. Ten. Ja wam powiem coś. Z czym się najbardziej kojarzy Bóg? Z jaką taką na ludzki rozum cechą? W większości ludzi i nie tylko w kręgu osób, które się kierują Biblią, powiedzmy ogólnie nazywanego chrześcijaństwa, ale też powiedzmy w większości religii. Kojarzy się z miłością. Ale ja się teraz będę odnosił tutaj do kręgu biblijnego. I wiecie, znacie osoby, na pewno się spotkaliście z takimi osobami, które mówią miłość, Bóg jest miłością, że stare prawo nie obowiązuje, że nowe, że wierząc w Jezusa jesteśmy zbawieni i to wszystko. I nic więcej nie trzeba. A właśnie zapomina się dopowiedzieć, tak jak tutaj Mateusz przed chwilą powiedział, że sprawiedliwość, za sprawiedliwością idzie uczciwość, nie? I tam idzie, i idąc z tym, można cały taki sznureczek zrobić. I tak samo jest tutaj. Sprawiedliwość jest nierozerwalna, związana z miłością. Ale żeby w ogóle zaistniała sprawiedliwość, to musi być pewien standard. Pewien standard, który będzie, tutaj nie pamiętam, czy to Piotr, czy to Mateusz, mówił o tym, że jest tam pojęcie dobra i zła. I tu jest sprawiedliwość, jest powiązana z prawem. Nie ma sprawiedliwości bez jasnego standardu niepodważalnego. Nie jest to taki standard, który można unieważnić, który można zmienić. On jest uniwersalny i od momentu, kiedy on się pojawił, albo nawet odniesieniu do Bożej sprawiedliwości. Ten standard jest wieczny. Dajmy, są zasady sprawiedliwości. Czyli widzicie, że sprawiedliwość już się tutaj poszerza o nowe zagadnienie. Że nie ma, jakby powiedzieć, sprawiedliwości bez prawa. I teraz popatrzcie się. Jeżeli spotkacie takie osoby, które mówią tylko łaska i nic więcej, to zadajcie im pytanie, a co ze sprawiedliwością? No, tak uważam, że większość, która ma to oleju w głowie, no powie, no jest to z tym powiązane. No to jeżeli jest sprawiedliwość, to ten sprawiedliwość musi mieć standard, żebyśmy mogli wiedzieć, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, nie? A jeżeli jest standard, bo raczej osoby, które tak będą twierdzić, nie będą mówiły, że nie znają czym jest, co jest dobre, a co jest złe. Nawet jak dana osoba przez ten świat, w którym żyjemy, te sumienie ma, powiedzmy, skrzywione. Ale jednak jakiś standard dobra i zła ma. I to jest bardzo ważne, że Boża sprawiedliwość to jest nieozerwalnie związana z Bożym prawem. I dzięki temu, i wiecie o co chodzi? Bo tu właśnie chcę powiedzieć, co dzięki temu, że ja mogłem się trochę przygotować do tego spotkania, co mi to pozwoliło zrozumieć? Że
sprawiedliwość, no to czyli przestrzeganie prawa, czy jakby powiedzieć, wchodzą uczynki. Nie? Czyli jakby powiedzieć, pewne czynności. Ale wiecie, co jest ważniejsze? W tym wszystkim? I to jest właśnie, że Bóg jest miłością, nie? Można to powiedzieć, że to jest taka kwintesencja Boga. Kolejną kwintesencją Boga jest sprawiedliwość. To nie jest tylko wykonywanie jakichś czynności, tylko to jest charakter. I tu właśnie dochodzimy do bardzo, jakby powiedzieć, takiego ważnego pojęcia, a czy może pojęcia, takiego zderzenia. Na pewno spotkaliście ludzi, którzy zarzucają Bogu wiele niesprawiedliwości. Znaczy, wiele zarzutów mają wobec Boga. Może wy też w swoim życiu też mieliście, może macie. I z czego to wynika? Zadaliście sobie kiedyś takie pytanie? Z czego to wynika? Że ludzie właśnie, dajmy, jak się mówi o Auschwitz, o tym, co się wydarzyło w Auschwitz. I pada takie pytanie, gdzie był Bóg? Ostatnio, na tle tego, co się teraz dzieje na Ukrainie, dziennikarz tam jakiemuś polskiemu biskupowi zadał pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? No, tak z ludzkiej perspektywy padło pytanie. I teraz moje pytanie do was. Jak wy się zapatrujecie, albo jak wy podchodzicie do takiego właśnie, jakby powiedzieć, kurczę, brakuje mi słowa. Jak się spotkacie z takim czymś? Z takimi pytaniami? Może ktoś wam też zadał takie pytanie? To ja może jak odpowiem? No, odpowiadam. Cześć, Wojtku. Ja odpowiem w ten sposób, że jest plan. Jest wszystko zapisane, co ma się stać i jaki będzie koniec. Zadając takie pytanie, czego oni oczekują? Że co, Bóg się nagle pojawi i wszystko przerwie i będzie miłość i wszystko? Tu jest plan zbawienia i wszystko jest zaplanowane, dlatego to są ludzkie decyzje, tak? Co oni tam robią w tym Auschwitz, co robią na Ukrainie, to jest wolna wola i albo idziesz do... Albo czynisz dobrze, albo czynisz źle. No i to ma swoje konsekwencje w postaci tego, że jak są źli, no to jeszcze przy władzy są, no to zabijają. Zabijają ludzi, no i ten, no, ale takie pytanie, gdzie jest Bóg, no to on jest cały czas, tylko że jest plan i wystarczy przeczytać, że ten plan jest... No, w proroctwach jest ten plan i po prostu nie może szybciej Bóg zejść jak wtedy, dopiero wtedy, kiedy będzie na to czas. I tyle, a resztę to są tylko działania i wolna człowieka. I że te osoby zginą niewinnie, powiedzmy, to już to jest poza naszymi poza naszym zasięgiem jakby osądu, co Bóg z takimi ludźmi robi, którzy się nie zdążyli przygotować na to, na przykład zginęli we wojnie. Nie przygotować się na przykład na życie wieczne, na przykład czy poznać Boga, a później ten, no to już są już ten, Bóg wie, co robi, tak. No i tak bym na to odpowiedział, że no to, że po prostu to jest, nie nam, to jest pytanie po prostu, które ma w sobie bardzo mało jakby wiedzy. Wiedzy o tym, o Bogu i ogólnie. Bo Bóg tak nie działa, że jeżeli się coś złego dzieje od razu, to nie wiem. No, tyle. Dziękuję ci, Mateusz. To może ja teraz. Oczywiście. Jeżeli pada tego typu pytanie, to zawsze jest moim zdaniem bardzo dobra okazja do tego, żeby właśnie odesłać do pisma taką osobę. Bo w momencie, kiedy ludzie pytają, gdzie jest Bóg, to tak jak tutaj brat powiedział, że no dobrze, jest to plan, ale jeżeli ktoś nigdy pisma nie czytał, to jemu można mówić w taki sposób i on też tego nie zrozumie. Ja wtedy się
podpieram właśnie mówiąc, że jest to wolna wola i że gdyby ludzie postępowali według tego, jak jest tam pisane wszystko w piśmie, to ta wojna w ogóle nigdy by się nie wydarzyła. I że nie jest to kwestia Boża, tylko jest to kwestia ludzka, bo to nie Bóg wywołał tą wojnę, tylko my ją wywołaliśmy, ludzie. I to w nas jest to zło, bo Bóg nigdy nie chciał i nie chce tego, żeby wojny były na świecie, tak? Tylko to my je tworzymy, to my je kreujemy i z różnych tam pobudek, no najczęściej wiadomo z jakich, tak? Jesteśmy chytrzy i chodzi nam o pieniądze, o władzę. I to my kreujemy właśnie taki świat, nie Bóg. I zawsze wtedy mówię ludziom, żeby zaczęli właśnie czytać pismo, bo tam wszystko jest właśnie napisane i jak zaczną czytać, jak zaczną mieć kontakt z przykazaniami, jeżeli będą się do nich stosować, to żadnej wojny nigdy nie będzie. Tyle chciałam powiedzieć. Dzięki Ci, Ewelina. Bardzo ciekawa wypowiedź Twoja. Ale czy ten, pewnie ktoś się ten, ja tylko chciałbym coś dodać, ale czy tacy ludzie, którzy, bo to nie chodzi o to, że to za każdym razem te pytanie zadają, jakby powiedzieć, ludzie, którzy nienawidzą Boga, którzy są przeciwni. Czy ja może to zmniejszę skalę tego pytania, bo tam powiedziałem o Auschwitz, powiedziałem o tym, co się teraz dzieje na Ukrainie. Zmniejszę to do naszej mikroskali. Czy ja jestem przekonany, że każdy, co tutaj jest, zadawał takie pytanie. Dlaczego Boże? Czemu? Czemu to służy? Dlaczego ja? I czemu ten? I czy jak i takie pytania sobie zadawaliście, nie? To czy nie kierowaliście się jakąś sprawiedliwością? Pojęciem sprawiedliwości, jaką macie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo nie chcę tutaj tak robić, utrudniać tego. Ale czy rozumiecie, o co mi chodzi? Że czyją sprawiedliwością się kierujemy wtedy? Często. Dociekamy. Co na to Bóg? Czyli powołujemy się na kogoś, kto jest większy od nas, ma zrozumienie wszystkich rzeczy, a nie powołujemy się na siebie i mamy tą nadzieję, że zadając to pytanie, dostaniemy odpowiedź od kogoś, kto wszystko to rozumie. My nie rozumiemy, a Bóg rozumie, więc w pewnym sensie ktoś, kto zadaje tego typu pytania, mimo że sam jest niesprawiedliwy często, to w tym momencie jest sprawiedliwy, bo wierzy, że Bóg to zrobi, że mu da odpowiedź na trudne pytanie, które tak bardzo go męczy, tak bardzo go tam gdzieś drąży w środku, że po prostu człowiek ma czasami w wielu sytuacjach życia swojego dość, bo nie czuje tego, żeby się działo sprawiedliwie, tylko spadają mu na głowę kłopoty, których na przykład nie jest nawet winien, bo zrobił coś właściwie, a tu ktoś go obciążył jakąś karą, nie? Czy do zapłacenia ma coś, a nie powinien tego płacić, czy po prostu no, coś po prostu na niego spadło, a nie powinno i wtedy zaczyna dociekać i zaczyna wołać do mocniejszego ponad tym wszystkim, ponad tymi organami, które na przykład go uciskają niesłusznie, bo ponad nimi tam gdzieś na samym końcu najwyżej jest Bóg. I taki człowiek chce, żeby Bóg właśnie interweniował i dał mu odpowiedź, zrobił coś takiego nieoczekiwanego, że go to po prostu wyciągnie z kłopotów, których nie powinien doświadczać w danym momencie, bo twierdzi, że na przykład zrobił dobrze, nie? A Bóg jest sędzią sprawiedliwym i myślę, że to właściwe, żeby zadawać tego typu pytania. A co do wojen jeszcze chciałem się odnieść, to wydaje mi się, że sprawy w moim poznaniu takim się mogą mieć tak, że są niesprawiedliwi ludzie, no to my wszyscy. I przez niesprawiedliwość dzieją się różne rzeczy, coś tam się zaczyna dziać na małą skalę, później na większą, z jakiejś tam pożądliwości, chęci, tak jak tu ktoś wspomniał, czy to siostra Ewalina, czy ktoś inny, władzy, czy jakichś właśnie doczesnych rzeczy, które
nasycają czyjeś takie pragnienia, złe pragnienia serca. O, nasycają złe pragnienia serca, czy to pożądanie ciała drugiej osoby, tam kobiety czy mężczyzny, czy to pożądanie wielkich bogactw, czy pożądanie właśnie ziemi takiej, że się ma nad nią władzę, że ma się w ogromnych ilościach tej ziemi, na przykład, no powiedzmy, są kraje, które są takie, o, tyci pyci, malutkie, a jest taka Rosja. I mnóstwo lasów i takich tam różnych rzeczy ta Rosja ma. Nie zmierzam tu teraz, żeby mówić o konflikcie z Ukrainą, ale chodzi mi tylko o wielkość państw różnych. To, że jeden ma tyle, a drugi ma tyle. I czy jest to sprawiedliwe? Tego nie wiem, ale niektórzy, mając tyle, taki ogrom, chcą mieć jeszcze więcej. I wierzę, że są też inne rzeczy, które nam umykają, czyli na przykład może być malutkie państwo, bardzo małe, ale jest tam mnóstwo niewinnej krwi przelanej, aborcji w milionach, bałwochwalstwa, kłamstwa, oszczerstwa i różne nieczyste rzeczy, może jak w Sodomie i Gomorze. I wtedy na przykład ktoś, kto zbyt szybko sądzi, nie ma tych szczegółów poznanych, to może sobie pomyśleć, to niesprawiedliwe, że na niego spada taki wyrok, że spada na niego miecz, że wojna się rozpoczyna, że coś zaczyna się dziać, czym ci ludzie sobie na to zasłużyli. No, niektórzy mogli sobie na to nie zasłużyć, bo tego nie zrobili, a żyli na tym terenie po prostu i oberwali razem z resztą. Ale są tacy, którzy sobie na to zasłużyli i spowodowali to, że załóżmy wiele zła, że zginęło wiele ludzi, a jak wiemy z pisma, bywały takie sytuacje, jak na przykład Nabuchodonozor z Księgi Daniela, czy właśnie ta niewola babilońska, że ktoś robił źle, nie słuchając się Boga, i co się działo? Był głaskany po głowie i zachowywał swoje państwo, granice i te wszystkie różne rzeczy, które miał wcześniej? Nie. Spadał na niego miecz, spadał sąd. I to nawet na tych, którzy mogli być względem tam jakichś rodowodów umiłowani, bo przecież na naród wybrany spadały sądy różne i spadały niewole i spadały problemy przez to właśnie, że się nie słuchali, żeby może, być może właśnie ukrócić to zło, co się tam działo przez wiele lat i ten opór i twardy kark na Słowo Boże, żeby po prostu oni może przejrzeli, może żeby zrozumieli, może żeby odczuli na sobie po prostu gniew i poprzez karanie doszli do jakiegoś upamiętania z roku na rok, z dziesięciolecia na dziesięciolecie, czy może nawet setki lat upłynęły, żeby tam ktoś zrozumiał, czy następne pokolenie, żeby wyszło z tych błędów swoich przodków i w końcu sobie zadało pytanie, a może coś my robimy nie tak, że tak się wszystko w kółko rozwala i nie idzie nam. Tak mi się wydaje, że może być nawet wróg, który pogański wróg może być nawet użyty do tego, żeby utrzeć komuś nosa. Ktoś może się czuć wybrany, nietykalny, źle robić, nie trzymać się żadnych właśnie nauk od Boga, tylko uważać, że o, ze względu na to, że mamy Chrystusa, tak jak myśleli, o, mamy ojca Abrahama, to tutaj mogę trochę tak parafrazować i powiedzieć, mamy Chrystusa, możemy robić, co chcemy. To tak nie wygląda. Bo Chrystus powiedział, żeby go naśladować, iść za nim i zaprzeć się samego siebie, czyli żeby robić tak, jak robił Jezus Chrystus, a nie żeby robić tak, jak nam się podoba i mówić, mamy Chrystusa. Tak jak tamci mówili, o, mamy Abrahama tam za ojca i tak dalej. A co oni robili? No, wystarczy sobie sprawdzić, przez kogo później Jezus Chrystus zginął, nie? Jak to wyglądało w praktyce. I myślę, że takie doktryny typu raz zbawiony, no zawsze zbawiony, no to są bardzo krzywdzące i niebezpieczne doktryny, bo wtedy wychodzi na to, że tak, że ktoś raz coś powie swoimi ustami, a później już może się na przykład jakby trochę się nie starał i zaczął robić źle i powiedzmy wyznał ustami Chrystusa. O,
Ktoś wyznał ustami Chrystusa, a ktoś nie wyznał ustami Chrystusa. I oboje kradną. I jeden będzie twierdził, że jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa, a drugi na przykład nie będzie tak twierdził, ale czym oni się różnią? Tym, że tamten wyznał ustami, ale robi to totalne zaprzeczenie nauki Chrystusa? No wydaje mi się, że w tym przypadku jest to po prostu niebezpieczna doktryna. Bo jeden robi to samo i drugi, a różnią się tylko tym, że jeden wyznał Chrystusa, ale nie idzie za jego nauką, a drugi nie wyznał Chrystusa. I myślę, że to po prostu kładzie na kolana tą doktrynę, że jak ktoś jest zbawiony raz, to już na zawsze jest zbawiony. Nie, to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale w czym wytrwa? W czynach sprawiedliwości, takich jak Jezus Chrystus robił, bo ma za nim iść, a nie iść obok Niego. I Bóg nie ma z tym nic wspólnego, po prostu to robi wszystko, wyrządza szatan, to mi się wydaje, że wtedy ludzie, zrozumiejąc właśnie to, inaczej na to spojrzą, bo tak naprawdę Bóg jest sprawiedliwy, tylko zło wyrządza szatan. Zgadza się. Wiecie, dlaczego ja te trzy fragmenty przeczytałem? Bo nam się może zdawać, że jesteśmy sprawiedliwi. Możemy robić dobre czyny, ale właśnie to jest to, co chyba najbardziej ja tutaj zrozumiałem. Wiecie, ja to rozumiałem w innych pojęciach, ale nigdy może tak głębiej nie spojrzałem na to, że to też może być tej sprawiedliwości. Te trzy fragmenty wskazują na to, że od momentu, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, oni pozbawili się tego całego, jakby powiedzieć, bycia w tej chwale Boga. I stali się niedoskonali. I tak jak tutaj Maciek powiedział, że nikt na ziemi nie jest sprawiedliwy. Nie ma człowieka, który z tym, co by robił, życiem, jakim prowadził, zasługiwałby na nazwanie się sprawiedliwym. Albo inaczej, albo że jesteś sprawiedliwy jak Bóg. Nie może nikt nas tak powiedzieć. I, bo my często sprawiedliwość, właśnie to, co na początku przeczytałem, my często sprawiedliwość rozumiemy jako taką czynność, że tam, nie wiem, nie będę kradł, nie będę ten. To, co powiedziałem wcześniej, że to jest powiązane z prawem Bożym. Że sprawiedliwość musi mieć standard. I my ten standard znamy. Takim właśnie Boża sprawiedliwość, ona się w kilku aspektach objawia. Jeden z takich aspektów właśnie jest to, że Bóg powołał taki standard, który na przykład taki najbardziej znanym standardem sprawiedliwości, albo inaczej prawa. Bo właśnie tutaj zamiast na przykład w tym błogosławieństwie, ci, którzy pragną sprawiedliwości. Można by użyć też słowa ci, którzy pragną prawości. Bo to się powiązuje. To jest nierozerwalne ze sobą. I jest dekalog, który myślę, że większość ludzi na świecie, czy chcąc, czy nie chcąc, zna. Nawet nie wiedząc, że to jest związane z Bogiem Biblii. Ma to w swoim, albo nawet każdy człowiek ma ten standard w swoim sercu, jak jest napisany w Biblii. Ale wiecie o co? I przez to, że my, przez to, że jesteśmy świadomi tego, że ten standard dał nam Bóg, Bóg Biblii, i my go staramy się przestrzegać, to my rozumiemy właśnie sprawiedliwość często jako czynność. Że to jest czynność. Że przestrzegając prawa Bożego, jesteśmy sprawiedliwi. Tak, to jest z tym powiązane, bo ja nie neguję, ale wiecie, co tam jest ważniejsze? Jest coś ważniejszego. To, co ja odkryłam i to, co właśnie się powiedziałem przed audycją, że nie będę z wami chciał podzielić. Może dla niektórych to nie będzie nic odkrywczego, dla mnie to jest odkrywcze. Chociaż to znałem, ale nie łączyłem to w taki sposób, że sprawiedliwość to nie jest tylko czynność. To jest, jak właśnie powiedziałem o Bogu, że Bóg jest miłością, czyli jakby powiedzieć, taka dominująca cecha Jego osobowości.
kolejną, nie mówię, że niżej, gorszą, słabszą, uważam, że na takim samym poziomie, jest sprawiedliwość. I tu właśnie jest to, że właśnie ta sprawiedliwość to jest właśnie to, że żyję tak, że chcę tak żyć. Nie dlatego, że muszę, albo że tak wypada, albo tak należy, bo dał mi Bóg takie prawo, nie kradnij, nie cudzołóż, nie rób tego, nie rób tamtego. To dlatego, żeby żyć w zgodzie z Bogiem, to tego nie będę robił. Tak, to też można tak do tego podchodzić, ale to nie jest najważniejsze. Właśnie najważniejsze jest to, że idę drogą sprawiedliwości. Pamiętacie słowa tego w odniesieniu do chyba do Abrahama i nie tylko. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Patrzcie się, ja się tutaj, to co żeśmy czytali na samym początku. Popatrzcie, jakie to jest ważne. Właśnie nie chodzi tylko o samą czynność, ale o cechę, która jest dominująca jako miłość u Boga. My, stając się sprawiedliwi, nie tylko przez czynny, że nie kradniemy, nie robimy tego, nie robimy tego, albo inaczej, przestrzegamy prawa Bożego, ale przez naszą intencję, bo intencja jest najważniejsza. My naśladujemy Boga i dzięki temu zaczynamy, jakby powiedzieć, doświadczać tego błogosławieństwa. Patrzcie się, to co tutaj, tylko się muszę otworzyć, bo nie mam skoro otwarte, to co tutaj na początku przeczytaliśmy, jeden z tych dwóch fragmentów, które tutaj prosiłem o przeczytanie. Popatrzcie się, że jak człowiek nie ma sprawiedliwości, czyli nie chodzi tylko o czyn, albo to, że wiernie przestrzega prawa, ale nie ma tego właśnie, tej intencji w sobie, bo ja to tak rozumiem, tej intencji, że Bóg jest sprawiedliwy i popatrzcie się, tą sprawiedliwość można automatycznie, jak jest to prawo powiązane, połączyć z czystością, świętością, bo to się z tym wszystkim wiąże. To są tylko takie poboczne słowa, ale to się wszystko wiąże. Popatrzcie się, co Jezus powiedział, to co tutaj Dawid na początku czytał. Tylko sobie otworzę, tylko znajdę ten werset. 20 werset 5 rozdziału. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Widzicie, jakie to jest ważne? Ktoś by to mógł powiedzieć, że tu trzeba przestrzegać przykazań. Tak, jak najbardziej. Ale czy samo przestrzeganie przykazań, właśnie to jest to, co tutaj mówiliśmy. Ja to nie, że tutaj chcę, żeby to był główny punkt odniesienia odnośnie naszej sprawiedliwości. Dając tych, co mówią z łaski, że tylko będziemy, tylko z łaski. Bo jest druga strona, która mówi, że przez uczynki że będziemy. I ja uważam, i ja tylko to daję jako przykład, bo często się z tym spotykamy i dlatego łatwiej będzie zrozumieć mnie to, co chcę wam przekazać. Że właśnie ta sprawiedliwość to jest połączenie, to co też Maciek powiedział i inni powiedzieli. Łaska, ale właśnie za tą łaską idzie to, że pragnę naśladować Boga. Że chcę się do Niego upodabniać. Czyli jest w moim sercu intencja. I przez tą intencję ja chcę tego prawa przestrzegać, tych przykazań, albo inaczej żyć sprawiedliwie. Jeżeli tego nie będzie, a będziemy przestrzegać każdego albo większość przykazań, to my nie będziemy zbawieni. Nie będziemy, bo tutaj sam Jezus tej wypowiedzi mówi. I jakby sobie przeczytaliśmy ten, bo ja tutaj tylko do 26 wersetu żeśmy przeczytali, gdzie jest mowa o tym, gdzie popatrzcie się, jest przykazanie, bo tutaj w tym fragmencie była mowa o tym, o zabijaniu. Jest przykazanie w prawie mojżeszowym, to jest chyba 6 przykazanie, dekalogu. 6 albo 7, nie pamiętam. Nie zabija albo inaczej nie morduj. A tutaj patrzcie się, co mówi Jezus. On idzie dalej. Lecz mówię wam,
Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, nie wiem co znaczy raka, może Konrad albo Wojtek będą mogli to wyjaśnić, co to oznacza, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Widzicie? Jezus zachęca nas, albo nie zachęca, wręcz mówi, domaga się od nas większej sprawiedliwości. Nie na zasadzie tego, że sztucznie, albo bo tak wypada, pójdę, przeproszę mojego brata, ale w sercu będę miał zadę. Albo ten, bo patrzcie się, co jest dalej, czyta. Ten, jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar tam, przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj dar. Popatrzcie się, to jest kolejny, bo przecież ofiary też były wymagane w prawie, nie? Ale jeżeli my tylko to będziemy, już kończę, jeżeli my to będziemy robić tylko jako czynność, a nie jako intencję, no to, bracia i siostry, mijamy się z tym głównym celem, jakim jest sprawiedliwość. Bo tu jest, popatrzcie się, tym 23. Jeśli przyjdziesz i przyniesiesz swój dar na ołtarz, i tutaj jest ten sedno, o co mi chodzi, i tam przypomnisz sobie, czyli przypomnę sobie, że mam coś wobec kogoś. Czyli i postanowię cofnąć się. Nie pójdę złożyć tej ofiary, czy jakiegoś innego dobrego czynu zrobić, która wymaga, które na przykład kieruje mnie prawo, albo miłość do Boga. Ale swoją intencją, tym, że coś jest nie tak we mnie, że Bóg mi przebaczył, przebacza mi moje grzechy, a ja nie potrafię przebaczyć. Przypominam tutaj przypowieść o królu i dłużniku. Piękna przypowieść. I to jest pięknie pokazane. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli to nie będzie szczere z naszego serca, ta nasza sprawiedliwość, która się upodabnia do Bożej sprawiedliwości. Bo tak jak było wspomniane, z perspektywy Bożej sprawiedliwości każdy z nas zasługuje na śmierć. I tutaj wchodzi miłosierdzie, to co powiedział Piotr, Mateusz, Karolina, Maciek. Tutaj wchodzi miłosierdzie, czyli ta intencja. Zasługujesz, ale jeżeli to nie jest połączone, to wszystko, co robimy, może się okazać próżne. I to jest z tym, co się chciałem wam podzielić. Że dla mnie sprawiedliwość to nie jest tylko czyn. To nie jest tylko prawość, tak wiecie, o co chodzi. Ale to jest coś więcej. To jest Boży charakter. I jeżeli nie będę dążył do tego jako jedno z najważniejszych intencji, czyli to, co Maciek powiedział, że tej wolności, że z wolnej woli podporządkowywuję się mojemu Ojcu i będę przestrzegał sprawiedliwości, czy inaczej będę przestrzegał prawa. I wtedy te prawo i wszystko, co z nim jest związane, nabiera sedna. Ono nam zaczyna zmieniać nasze życie. I wtedy zaczynają się realizować te słowa dalszego błogosławieństwa. Zostajemy co? Nasyceni. Oddaję głos. Przepraszam, że się tak długo wypowiadałem, ale chciałem to treścić. Nie, to bardzo ważne, Maciek, co powiedziałeś, tylko ja bym chciał jeszcze pociągnąć ten temat trochę dalej. W sensie ja nie wiem, czy mnie wszyscy tutaj dobrze teraz zrozumieją, ale ja to widzę w jakimś czasie przyszłym, to błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, tak? Ja to widzę bardziej w przyszłości, a chociażby na poparcie swojej tezy przytoczę tutaj z pamięci, dlatego, że po prostu nie mam, nie kartkuję szybko Biblii jeszcze, nie zapamiętuję, gdzie to mogło być, zapamiętuję jakieś treści, ale nie pamiętam dokładnie, wiem, że to było w Apokalipsie i teraz chciałbym być dobrze zrozumiany, bo w Apokalipsie jest, że kiedy pomścisz krew, coś tam na, jak już jest, są święci w niebie, tak, i machają tymi palmami, ale mówią jeszcze, że ci z ucisku, którzy jeszcze nie wrócili, kiedy Boże pomścisz ich, tak? I to też właśnie nakreśla sytuację przyszłą, że to jeszcze się musi wszystko, musi dorosnąć, to całe zło. I tutaj jest też
jakby ktoś mógł później to przeczytać, bo szybko kartkuje na przykład Biblię, to ja bym chciał właśnie, żeby to przeczytał, jak to dokładnie tam było. Chodzi o to, że będą nasyceni, tak czy siak będziemy nasyceni sprawiedliwością. I teraz tak, jeżeli nas władza, no nie oszukujmy się, władza nas będzie uciskać coraz mocniej, będzie ucisk, no to oczywiście mamy mieć miłosierdzie do tych ludzi, cały czas się modlić o nich, żeby się nawrócili, ale z wiadomych względów, jeżeli wiemy po piśmie już, że no niestety większość władzy po prostu skryje się w skałach przed barankiem nadchodzącym, no i będzie chciało się skryć, bo czeka ich, bo spadnie na nich gniew wielki. Dużo ludzi też będzie niezbawionych i nasze modlitwy tutaj nic nie pomogą, bo tak jest po prostu zapisane. No i do czego dążę, że po prostu ten ucisk, ci ciemiężcy, każdy z nas czasami, jak ma już za dużo tych informacji, że znowu zrobili to, zrobili znowu na niekorzyść, wiadomo jak to było w tej pandemii, ile to nielogiki było w tym wszystkim, no człowiek czuł złość do nich i powiedział, no Boże, no wreszcie zrób z nim porządek, prawda? I to jest... Już po prostu no, już tak przesadzają, że po prostu no, nie zasługują na nic, nie? No, po prostu i wiem, że do końca mają szansę, ale no po prostu zrób coś, tak? I tak samo było właśnie w apokalipsie Jana, jak Jan właśnie opowiada, że co widział, że dusze ściętych wołają o sprawiedliwość do Boga, tak? Ale Bóg powiedział, że będziemy nasyceni, czyli to jest czas przyszły. I tutaj bym fajnie też odniósł się do Mateusza, też właśnie nie wiem, przepraszam was, ale nie wiem, gdzie to było, w którym rozdziale i tak dalej, a no musiałbym, to dłużej by mi to zajęło, żebym to znalazł. I właśnie tam jest o pszenicy i konkolu, tak? I tam jest bardzo ważne, że tam jest opowieść, tam, że tam siewca wyszedł siać i tak dalej, i nieprzyjaciel tam, wiadomo, no znacie. No i po prostu uczniowie Jezusa pytają po prostu, czy mamy zebrać konkol do tego i ten, a Jezus im mówi, że, a właściciel tej mówi, że nie, że poczekajcie, dajcie rosnąć i pszenicy i konkolowi aż do żniw, tak? Czyli do końca świata. I po prostu to się musi wszystko dziać, ale i warto po prostu modlić się o tych ludzi, ale no też mamy takie pragnienie, no kiedy to się skończy, kiedy oni nas przestaną uciskać i kiedy po prostu będzie ta sprawiedliwość. I Jezus właśnie mówi, że właśnie ja tak to widzę, ten werset, że on jest taki w sumie trochę przyszłościowy, że nie jest teraz, że będę nasycony tu na ziemi i będzie wszystko pięknie i cudownie, tylko po prostu tam na sądzie, gdy jest napisane też, że my będziemy też sądzić nie tylko ludzi, ale aniołów. Nie wiem, czy ludzi też w sumie, czy pomyliłem teraz, ale aniołów na pewno, to będzie, to będziemy właśnie wtedy nasyceni, tak? Bo będzie sprawiedliwy sąd i ci, którzy zasługują na to i będą zasługiwali na to, no to dostaną sprawiedliwą karę i wtedy to będzie, i wtedy będą sprawiedliwi nasyceni. Ja tak to widzę, dziękuję. A to, co Maciek, to, co Paweł mówiłeś, to jest oczywiście bardzo ważne. Ze sprawiedliwością to bardziej pociągłeś temat w rozwój taki osobisty też, żeby to właśnie, że ważny jest bardzo charakter w tym wszystkim też, żeby po prostu nie czynami, ale też swoim charakterem jakby wpływać na własne wybory, na własne czyny. A ja widzę też w ten sposób, jaki omówiłem tutaj, tak? Dziękuję. Dzięki, Mateusz. Co do twojego fragmentu, który tam nawiązywałeś, to jest, że była piąta pieczęć, to jest rozdział szósty w objawieniu, apokalipsie. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci,
którzy mają zostać zabici, jak i oni. No i to jest właśnie ten opis. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No ja to powiem od siebie tak, no, wścięty już bym chciał być, ale dla Chrystusa. A jeszcze bardziej, no z drugiej strony bardziej chciałbym być pochwycony, nie? Ale wścięty też. I powiem szczerze, że czasami w życiu moim były takie sytuacje, gdzie robiłem coś po prostu no, z serca, bo tak czułem, żeby to coś zrobić, tą określoną rzecz, sprawę wobec kogoś, czy załatwienie tej sprawy, czy w praniu to gdzieś tam wychodziło. A czasami robiłem, bo wiedziałem, że tak trzeba. Czasami myślałem z serca, że chcę tak zrobić, a czasami w ogóle ciało nie chciało kompletnie tego robić, a ja wiedziałem, że tak trzeba, bo będzie to dla mnie lepsze. Typu kimś się skłóciłem, padłem, popłakałem się, wiedziałem, że jest już późno, lada moment pójdziemy spać, i wiedziałem, że no lepiej jest załatwić sprawę szybko, niż czekać na to długo. I zanim może jeszcze ta osoba pójdzie spać, po prostu przeprosiłem. Jeszcze nie do końca też przerabiając chyba cały wątek, w którym uczestniczyłem. Ale tak robiłem, bo nie wiadomo, co jest następny dzień. Czy się tam obudzę i będę żywy. Więc robiłem to z automatu. Mimo, że mogłem nie do końca wszystko tak czuć, że tak powinienem zrobić, ale z jakiegoś powodu było mi żar i smutno i wiedziałem, że tak dobrze jest zrobić, że przed zachodem słońca, czy tam parafrazując w szybkim tempie po prostu załatwić sprawę i mieć to za sobą. No i czasami jakby było takie dwie sytuacje, że ktoś widzi głodnego i on na przykład ten głodny potrzebuje bardzo jeść. I jeden wie, że tak w piśmie było powiedziane, że tak trzeba zrobić i by tak zrobił. A drugi by na przykład poczuł żal i by z tego żalu zrobił. No to obaj to zrobili. Nie wiem, jak Bóg to sądzi. Nie wiem, jak będzie to liczone. Nie mam pojęcia. Bóg jest po prostu zostawią to najwyższemu. Ale obaj to zrobili. A można też podać taki przykład, że ktoś z przepisu po prostu zrobił coś, no powiedzmy nakarmił tego głodnego, a ktoś powiedzmy na przykład nie zrobił tego ani z przepisu, ani z serca. No to który z nich lepiej zrobił? Myślę, że ten, który zrobił to sztucznie, ale zrobił, niż ten, który wcale nie zrobił, bo ten człowiek na przykład z powodu tego, że zjadł, mógł nie umrzeć następnego dnia. I to, czy z przepisu to zrobił, czy to zrobił mocno z serca, bo tak poczuł, to dla tego człowieka, który umarł następnego dnia albo nie umarł, myślę, że nie miało jakiegoś wielkiego znaczenia, jeśli by nie rozpoznał tego, czy ktoś mu pomógł, bo go kocha, czy ktoś mu pomógł, bo tak trzeba. I no i tak sobie myślę o tym, bo nie zawsze miałem takie czyste intencje, super, że robiłem coś, bo tak pragnąłem zrobić, ale bardzo nie chciałem tego zrobić, ale to robiłem. Tak sobie myślę właśnie o tym teraz. Jest to trudne o tym mówić, ale no tak było. Czasami tak było. Oddaję głos. No właśnie, kochani, wiecie, ja myślę, że tutaj ważna kwestia się teraz pojawiła, bo to, o czym powiedział Paweł, i tak sam się zacząłem teraz nad tym zastanawiać, bo nawet jak rozmawialiśmy o tym błogosławieństwie, że błogosławieni ubodzy w duchu, bo oni odziedziczą królestwo, i tam też rozmawialiśmy o tym, że to błogosławieństwo jakby wynika z tego, że błogosławieni są ci, którzy mają świadomość tego, że są ubodzy w duchu. A tutaj zobaczcie, ci, którzy pragną sprawiedliwości, i to, co Paweł powiedział, że nie żeby sprawiedliwość została względem nich przez innych jakby zastosowana, ale żeby oni stali się sprawiedliwi, że to pragnienie jest jakby naszym takim docelowym pragnieniem, żebyśmy przede wszystkim my się zmienili, bo wiecie, to jest też takie
egocentryczne. My chcemy, żeby wszyscy byli w stosunku do nas sprawiedliwi, żeby wszyscy w stosunku do nas się dobrze zachowywali, ale co z nami, prawda? I Jezus Chrystus nam pokazał, żeby zacząć od siebie, że to my mamy przede wszystkim dać przykład, że jeżeli chcemy kogoś krytykować, to zacznijmy od siebie. I to, co ty też, Piotrze, teraz powiedziałeś właśnie, w gruncie rzeczy może dla tej osoby, której się pomogło, nie ma różnicy, ale czy to nie jest tak, że my żyjemy w czasach, w których prawo powinniśmy mieć wpisane w serce, więc my nie robimy tych rzeczy, bo tak należy, tylko my robimy właśnie z pragnienia serca. To jest jakby właśnie naszym dążeniem, żebyśmy my postępowali jak Jezus Chrystus z pragnienia serca, a nie dlatego, bo na przykład boimy się odrzucenia przez Boga albo że nie wejdziemy do Królestwa. I to jest właśnie no, niesamowite. Warto się nad tym też głębiej zastanowić. Dziękuję. Chwała Bogu. Tutaj chciałem też dodać swoje trzy grosze. Czy pojęcie sprawiedliwości jest w ogóle tak jakby tam bardzo szerokie, zwłaszcza w ujęciu Nowego Przymierza. Natomiast, znaczy tak, ja bym, było powiedziane to oczywiście tak, że sprawiedliwość jest związana, taka najbardziej podstawowa definicja, no to jest związana z przestrzeganiem prawa. I ja może wezmę, żeby to potwierdzić, dwa fragmenty. To jest Ewangelia Łukasza z pierwszego rozdziału. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abdiasza, jego żona z rodu Arona miała na imię Elżbieta. Uważajcie teraz. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując wiernie wszystkie przykazania i przepisy Adonai. Czyli to jest definicja sprawiedliwości, wierne zachowanie przepisów Adonai. I to jest z Nowego Testamentu. Weźmy sobie ze Starego Testamentu. Na przykład z Księgi Powtórzonego Prawa 6, 20, nie widzę, 6:25. Nasza sprawiedliwość ma więc polegać na tym, że będziemy przestrzegali wypełnienia, więc Adonaj naszego Boga wszelkich przykazań, jakie na nas nałożył. Czyli nasza sprawiedliwość wobec Adonai, naszego Boga, będzie polegała na tym, że będziemy wiernie przestrzegać Jego przykazań. No dobrze, ale jest problem, bo wszyscy z nas grzeszyli. Już jesteśmy niesprawiedliwi przed Bogiem. No to pytanie jest takie, jeżeli jesteśmy niesprawiedliwi przed Bogiem, jeżeli dalej będziemy wypełniali przykazania, i dobrze, to jest dobra rzecz, okej, okay, no to i tak dalej, i tak jesteśmy niesprawiedliwi z powodu przeszłych naszych wykroczeń. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście usprawiedliwienia. To jest wielki temat listu do Rzymian. W jaki sposób grzeszny człowiek, niesprawiedliwy człowiek może dostąpić usprawiedliwienia? Cały list do Rzymian rozbija się, no może nie cały, tak, ale większość tematu listu do Rzymian rozbija się o temat usprawiedliwienia. I prawo, które jest doskonałe, one de facto nie zostało stworzone do tego, żeby usprawiedliwiać. Prawo jest do tego, żeby wskazywać, co jest sprawiedliwością, ale nie żeby usprawiedliwiać. I wiemy o tym, że sprawiedliwość, usprawiedliwienie, czyli przebaczenie grzechu, zmazanie win, oczyszczenie nas, przychodzi przez wiarę w kogo? W Jeszczułę Mesjasza. I to jest ta łaska. Czyli żeby być sprawiedliwym przed Bogiem, nie wystarczy tylko i wyłącznie przestrzegać Bożych przepisów. To jest niezbędne, ale to nie jest jedyny warunek. Drugi warunek, trzeba być usprawiedliwionym. I to jest właśnie ta łaska, łaską przez wiarę jesteście tak zbawieni, czy też usprawiedliwieni. I zobaczcie na obraz. To mamy kilka obrazów tego, z różnych kamer można to spojrzeć. Ale jeden taki ostatnio mam na sercu i dosyć mocno eksploruję ten temat, to jest temat świątyni. W sercu świątyni było miejsce świętej świętych. I co było w tym miejscu? W miejscu świętym świętych była Arka Przymierza. I niesamowita jest konstrukcja Arki Przymierza. Arka Przymierza to jest Aron HaKodesh, taka nazwa. Jak Bóg nakazał skonstruowanie tej Arki Przymierza, to tak ciekawie to w ogóle to brzmi, bo tak, sporządzisz sobie Arkę, sporządzisz sobie Aron, czyli tą skrzynię, i za chwilę mówisz, sporządzisz sobie przebłagalnię, kaporet. Czyli tak jakby to są dwa elementy, na które składa się Arka. Ale kiedy jej się złoży, to ona stanowi całość Arki, de facto.
Czyli arka składa się z dwóch elementów i jeden bez drugiego nie może istnieć. Czyli ta skrzynia, czyli ta arka właściwa i kaporet, czyli przebłagalnia, płyta, na której była ta arka, na której, która była na arce. I do czego służyła płyta? Tam dokonywano przebłagania. Tam wchodził arcykapłan i z krwią kozła dokonywał przebłagania za naród. To było w święto Jom Kippur raz w roku. I to jest to właśnie obraz miłosierdzia. Miłosierdzie, łaska góruje nad sądem, nad sprawiedliwością. Bo gdyby Bóg zaczął, wyciągnął swoje prawo i położył przed nami, to już jest po każdym z nas. Jesteśmy pozamiatani. Ale ponieważ miłosierdzie góruje nad sądem i ta kaporet rzeczywiście jest, ona jest ponad tą sprawiedliwością, możemy dzięki temu żyć. I to jest to usprawiedliwienie, które przychodzi przez krew Jeszuły, przez krew Mesjasza. Tylko że zobaczcie, to jest niesamowity obraz, że przebłaganie i arka to jest jeden przedmiot. To jest jeden złoty przedmiot. Złoto ma symbol wieczności, to jest wieczny metal, ono się nie utlenia. To nie jest tak, że możemy to sobie rozdzielić. Bo zobaczcie, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, kiedy drogocenna krew baranka nas usprawiedliwiła, to co mamy robić? Mamy żyć sprawiedliwie, mamy chodzić w Jego sprawiedliwości. Bo jeżeli nie chodzimy w Jego sprawiedliwości, znowu przestajemy być sprawiedliwi. I co, musimy znowu się usprawiedliwiać, tylko jeżeli tak w kółko to się dzieje, no to nie jest dobre. Przykład Ananiasza i Safiry, tak? Także to jest ten sens. Czyli sprawiedliwość Boża, Boże prawo nie może istnieć bez... Bożego, że odnośnie zgromadzeń, że wy jesteście mini. Mikro. No i potem mamy odniesienie w naszym sercu. I to jest dokładnie to, co mamy w Nowym Przymierzu. Nowe serce stworzę wam i nowego ducha dam wasze wnętrze i będziecie postępowali według moich praw. Nowe serce. Wielką chwałą Nowego Przymierza jest to, które góruje nad Przymierzem Mojżeszowym. Ja nie mówię, że go usuwa, że proszę, żebyście mi nie, tutaj nie wkładać mi tego w usta, ja nie mówię, że go usuwa, ale góruje. To jest to, że nowe przymierze tworzy nowego człowieka. Jest nowy człowiek, który co? Ma mięsiste serce. I na tablicach mięsistego serca może być wypisane Boże prawo. Dlaczego? Dlatego, bo staje się kompatybilne. Prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny. Więc jak może coś duchowego wejść do tego, co jest cielesne? To nie jest możliwe, tak? To jest tak jakby, nie wiem, był komputer, nie, mamy teraz na przykład Windowsa 11, mamy USB z najlepszym, najnowszym Windowsem 11, bardzo fajny system operacyjny, chcemy go włożyć do Commodore 64, nie da się. To jest niemożliwe. Tam trzeba bebechy zmienić, wszystko, żeby to pasowało. Więc kiedy stajemy się nowym człowiekiem, otrzymujemy nowe serce. I teraz my źle postrzegamy pojęcie serce. Bo dla nas, jak mieszkamy w Polsce, to serce to jest siedlisko uczuć. Takiej miłości, współczucia, empatii. I to jest prawda, ale to jest częściowa prawda. Bo w biblijnym rozumieniu serce jest ma szersze znaczenie. To jest siedlisko woli. To jest siedlisko intelektu, mądrości i decyzji. Tak? Serce rozumne stwórz mi. Tak? To prosił Salomon. Żebym mógł sądzić lud. On nie prosił, żeby stwórz mi sprytny umysł, tylko stwórz mi rozumne serce. Czyli tam jest źródło rozumu, podejmowania decyzji. Czyli w tym sensie, jeżeli mamy nowe serce, to centralnym ośrodkiem podejmowania decyzji naszej mądrości
staje się mądrość Boża. I w tym momencie, kiedy w naszym sercu jest wypisane Boże prawo, doskonałe prawo, najdoskonalsze, jakie możemy sobie wyobrazić, to co czytaliśmy, to co czytałeś, bracie, z Ewangelii Mateusza, że ktokolwiek gniewa się, już popełnił się grzechu, to jest niemożliwe, żeby to się stało. Dlaczego? Dlatego, że skoro mamy nowe serce, w którym jest wypisane Boże prawo, doskonałe Boże prawo, to one nie jest w stanie wygenerować złych myśli na temat brata. Tak? Bo to jest nowe serce. Pytanie jest takie, jak bardzo to nasze serce jest rzeczywiście nowe. Na ile ono jest przemienione, na ile my staliśmy się nowym stworzeniem. Tak? Ale właśnie ten niesamowity wzorzec, który mamy na przykład w świątyni, ja to z perspektywy świątyni pokazałem, to w tym momencie to zaczyna nabierać takiego sensu i takiej głębi. Zobaczcie też, a propos tej Bożej sprawiedliwości, Bóg mówi, że prawo i sprawiedliwość, to jest Psalm 97, są podstawą mojego tronu. One są podstawą mojego tronu. I to jest też język świątyni, bo zobaczcie, że Arka Przymierza była miejscu świętym świętych, a co było nad Arką Przymierza? Boża obecność. Czyli tak jakby Bóg zasiadał, tak? Zasiadał na tej arce. To jest dokładnie Boża, to jest tak jakby sala tronowa. I kiedy też patrzymy na Ewangelię Jana, na objawienie Jana, kiedy widzimy ludzi, którzy stoją wokół tronu, gdzie oni stoją? Oni stoją w świątyni niebiańskiej, w tej samej świątyni, którą zobaczył Mojżesz. I co oni mają? Mają białe szaty. I co to jest, czym są białe szaty? Jak sobie, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwe uczynki świętych. I kiedy patrzymy na obraz świątyni, do miejsca świętego świętych, do miejsca nawet świętego nie można było wejść w żadnych innych szatach, tylko białych. Tak? Czyli ta sprawiedliwość Boża, w którą się przyodziewamy, ona ma nas prowadzić do dojrzałości w Bogu. My mamy dojrzewać w taki sposób, kiedy my stajemy się, kiedy Bóg zamieszkuje w nas, a my de facto w Nim, oto ja nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli my jesteśmy w tym miejscu świętym świętych. Gdzie jest Boże prawo, gdzie znajduje się Duch Święty, gdzie jest Boża sprawiedliwość, Boże przebacz, Boże miłosierdzie. Więc tak jakby to chciałem dodać. Te moje 3 grosze, to może oddam już głos. Super, Konrad, super. 100% się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Ja tylko może taką krótką myśl powiem. Bo ja tutaj wspomniałem o Adamie i Ewie, że oni jak zgrzeszyli... Popatrzcie się. Oni jak zgrzeszyli, jaką pierwszą rzecz odkryli? Że są nadzy. I wiecie co? Jakiś czas temu... Ja już nie będę wnikał, czy to jest właściwa, jakby powiedzieć, interpretacja, ale ciekawa, że właśnie to, co ty tutaj, Konrad, powiedziałeś o tej białej szacie, bo to jest ten, jest opis, 7 rozdział, ten z Apokalipsy, o wielkiej rzeszy, która stoi przed tronem Baranka, czyli w tym miejscu świętym, nie? Opis świątyni to jest coś niesamowitego, ale to może kiedyś indziej zrobimy o tym spotkanie, bo to jest niesamowity temat. Ale chodzi o to, że są ubrani w białe szaty. Jedna z takich interpretacji, jaką ja się spotkałem właśnie, jeszcze znacie pewnie takie pojęcie, że ci, którzy dostąpią tego usprawiedliwienia, to co tylko nadpowiedziałeś, to właśnie, jakby powiedzieć, na nich jest nakładana szata sprawiedliwości Chrystusa. Czyli jakby powiedzieć, pokrywa się z tym, że mają tą białą szatę. I wiecie co? I ta interpretacja była taka, że oni wcześniej nie widzieli swojej nagości, takiej w tej fizycznej, bo byli właśnie, nie wiem, czy w sposób dosłowny, czy przenośni, odziani właśnie taką szatą. I to właśnie, myślę, że to była ta szata sprawiedliwości, której wtedy chodzili. Dlatego nie widzieli tego swojego nagości. Ale to jest taka ciekawostka, jaką chciałem tutaj dodać. I jak chce ktoś zabrać głos, to oddaję, bo ja też chcę powiedzieć, ale nie chcę zabierać innym głosem. Mogę tylko krótko, zgadzam się z tobą, z tym właśnie, z tą szatą, dlatego że po prostu, jeżeli mieliby takie ciała, jakie my teraz mamy, to przecież byli rozumni. Rozumnie byli. Tego Bóg im nie zabrał. Także już by widzieli, że są nadzy. Chyba, że po prostu przed grzechem, no,
Nie wiem. Ale to jakoś właśnie ta szata zakrywała całą tą wiedzę, że po prostu nie wiem. Dobra. Widzę, że Konda chce zabrać głos. Tak, znaczy to jest ciekawe, co mówisz, ja się z tym zgadzam, natomiast ja spotkałem się z taką interpretacją i naprawdę ona mi się podoba. Zobaczcie, co stało się, kiedy Mojżesz zszedł ze spotkania z Adonai. Jego twarz lśniała w taki sposób, że ona była światło, że on musiał zasłaniać sobie tą twarz. I ja spotkałem się z taką interpretacją, że Adam i Ewa, bo zwróćcie uwagę na to, w jakim, to jest niesamowite, w jakim stanie świętości był Adam i Ewa. Zobaczcie, że jakby to, co było na, mamy dwie zasłony w Beit HaMikdasz, w świątyni. Pierwsza tak jakby od tego dziedzińca zewnętrznego i druga, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. I przed tym, na tej zasłonie od miejsca najświętszego, co były? Były dwa cheruby. Dwa cheruby, które tak jakby strzegły wejścia do miejsca świętego świętych. I tam nie wolno było wchodzić. Tam nikt nie mógł wejść, za wyjątkiem arcykapłana i to raz w roku. I to po specjalnych super rytuałach w sensie oczyszczenia. Tam odkładał ofiary, obmywał się, w ogóle tam cuda się działy, jeżeli chodzi. Ale to co to pokazuje? To pokazuje wielką świętość tego miejsca i to, w jaki sposób, tak jakby, jaki przystęp jest, bo tam była Boża obecność. Ale zobaczcie, że te cheruby, na co one wskazują, skąd te cheruby się w ogóle wzięły? To są cheruby z ogrodu Eden. To są cheruby z ogrodu Eden, które strzegą wejścia do drzewa życia. Wejścia do drzewa życia. I co, bo o co się rozbija wszystko? Rozbija się wszystko o powrót do Edenu. My musimy wrócić do Edenu. O to chodzi. Tak? Tak? Odkupienie, usprawiedliwienie, śmierć Mesjasza i tak dalej. Wszystko. To jest powrót do, to wszystko jest po to, żeby wrócić do Edenu. Do drzewa życia, do nieśmiertelności. Ale ten rodzaj nie wejdzie, powiedział Bóg. Już koniec. Ty nie wejdziesz, Adamie. Dlatego musimy się narodzić na nowo. I dlatego to mówi Jeszua do Nikodema. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Czyli nie będziesz miał dziedzictwa w drzewie życia. Ale co ja chcę przez to powiedzieć? Że jeśli ta interpretacja jest poprawna, wydaje mi się, że to ona ma dużo sensu, to Adam i Ewa żyli w świętości. Takiej, jaka była w miejscu najświętszym. Żyli cały czas w Bożej obecności, czyli oni mieli świętość arcykapłana, który w Jom Kippur wchodził do miejsca świętego świętych. Taka była świętość Adama, taka była świętość pierwszych ludzi. Czyli oni, skoro oglądali Boga, chodzili z Bogiem, on z nimi obcował to tak bardzo do takiej bliskości, to rzeczywiście oni mogli być odziani w tej szaty światłości. To, co miał Mojżesz. I kiedy oni zgrzeszyli, ta światłość od nich odeszła i zobaczyli, że rzeczywiście są nadzy. Tylko właśnie musimy sobie zdać sprawę, na jak wielkim poziomie świętości był Adam. Że on nie znał grzechu, nie wiedział w tym. I świętość ogrodu Eden była świętością miejsca najświętszego. Potem zostaliśmy wyrzuceni, no ale teraz powrót do drzewa życia, to gdzie jest? Powrót do miejsca świętego świętych. I musimy wejść za zasłonę. Pytanie, czy wchodzimy. Bo niektórzy się zatrzymują tam, zaraz za bramą przy ołtarzu miedzianym i tam już nie chcą dalej iść, a tam trzeba iść dalej. No ale to jest inna para kaloszy, także to tak dodałem a propos tych szat. Ale bardzo ciekawy wątek. Chcesz zabrać głos? Oddaję głos. Sekundę. To jest niemożliwe, żeby oni mieli takie ciało, jak my teraz mamy, że ciało i krew. Bo ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego, a to, co właśnie brat Konrad powiedział, że chodzili w światłości z Bogiem i tak dalej, i że po prostu to, co było kiedyś w raju Eden, będzie przy końcu, przy zbawieniu, w życiu wiecznym, to właśnie się cofamy do tego, żeby to osiągnąć, co wtedy. I jak to jest napisane w dziejach, czytam w listach Pawła, że po prostu ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego i dlatego będziemy mieli nowe ciała, takie, jakie miał Adam i Ewa na pewno. No on był synem Bożym, był przecież, a co, Bóg by stworzył człowieka grzesznego, no nie stworzył człowieka grzesznego, tylko stworzył syna Bożego, Adama, czyli na swój wzór i podobieństwo, i wierzę, że po prostu Adam był w innym stanie niż my jesteśmy, bo my jesteśmy właśnie od nich po tym upadku,
My nie jesteśmy tej świętości. No i to myśli nawet. Życie. Nawet myśli mamy problemy z utrzymaniem jakichkolwiek myśli, bo przychodzi zła myśl, no powiedzmy, ktoś nie chce tej złej myśli, ale ona nie wiadomo skąd w pewnym momencie przychodzi i co? Ktoś może powiedzieć, że nie wiem, bardzo mocno zabiegał o to, żeby przyszło mu do myśli, na przykład nie mówi tego ustami, nie robi temu bliźniemu krzywdy, ale przychodzi mu na przykład do myśli przekleństwo, ni stąd, ni zowąd, nie? No nie jesteśmy po prostu tacy, jak Adam, tak wierzę, że w takim stanie, jak on był, nie? To znaczy, że nasze serce nie jest jeszcze pełni ukształtowane i nie jest tym nowym sercem. Znaczy, ja nie uważam, że to jest jednorazowe, to jest takie pstryknięcie i wszystko jest zmienione, tylko tak jakby ten stan się, ten stan rodzenia się na nowo, tak? Jeżeli się nie narodzisz na nowo, to jest synonim, tak? Nowe serce. To jest proces, tak? I proces tego oczyszczania i uświęcania się. I mamy do tego dążyć, żeby nasze serce było... Z demonami. Co z demonami w takim razie? Jak oni działają w zasadzie? Trzeba je wyrzucić po prostu i tyle. Co z demonami? Wyrzucić je i do widzenia. Ale Piotrze, zaraz dostaniesz odpowiedź na to pytanie. Uwierz mi, zaraz dostaniesz odpowiedź na to pytanie. Okej, tylko chciałem zadać do końca je. No, zadaj. Czym różnią się myśli od nas, od myśli nie od nas? O, tak bym to ujął, te pytanie, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy może być właśnie tak, że ględzi coś do ucha, czy tam, nie wiem, do bani próbuje, w sensie do głowy, chciałem to powiedzieć, próbuje wejść, a człowiek, no bo przecież w jakiś sposób Chrystus był kuszony. No to jak on do niego rozmawiał? On go kusił, ale Chrystus nie zgrzeszył. Mimo że był kuszony, więc jeżeli, nie wiem, jestem kuszony w myślach moich, to ja już zgrzeszyłem i jeszcze nie zrobiłem tego, ale mam myśli poddane, które mnie tam próbują złamać jakoś, nie? I tak się zastanawiam, skoro Chrystus na pustyni nie zgrzeszył, a był kuszony i do niego gadał, to czy może być tak w naszym przypadku i trochę może czasami niezrozumienie być w naszym przypadku takie, że o, myślimy, że to już nasza wina, a tu przyszła myśl, która po prostu próbuje nas złamać, a jeszcze człowiek nie zgrzeszył. Ja się tak zastanawiam nad tym, nie wiem, ale daję to pod rozwagę w tych naszych tutaj rozważaniach. Bardzo fajnie, Piotrze, że zadałeś to pytanie. Po prostu po raz kolejny mam dowód na to, jak Duch Boży dzisiaj kieruje nasze spotkanie. Bo ja to miałem poruszyć. Może nie w takim aspekcie, jakim ty to poruszyłeś, ale wiąże się z tym twoim pytaniem. Co należy zrobić? I to dam na przykładzie jednego wersetu, którego może nie, że nie rozumiałem, ale który przy analizowaniu tego tematu sprawiedliwości zupełnie inaczej do mnie przemówił, niż dotychczas, jak go tam nad nim rozmyślałem. Ale tutaj jeszcze właśnie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Patrzcie się już... Jeszcze jedną rzecz dopowiem, co było powiedziane wcześniej, zanim przejdę do tego wątku. Że sprawiedliwość jak mocno jest powiązana ze świętością. I jak to jest niesamowicie powiązane. Że właśnie przez to, że naśladujemy Boga, nasze serce przemieniamy, które jest procesem stałym. To nie jest tak, że jeżeli uważamy się, że jesteśmy nowonarodzeni, że nowo się narodziliśmy i koniec. To jest początek procesu, który będzie trwał wiecznie. Bo przez wieczność będziemy wzrastać. I dzięki temu będziemy w tej swojej świętości wzrastać. A to jest właśnie efekt tego sprawiedliwego podążania za Bogiem, naśladowania charakteru Boga, to co tutaj było powiedziane, przemiany tego kamienistego serca na serce mięsiste. Ale teraz przychodzę do tego, co tutaj Piotr powiedział. Ja tutaj przeczytam ten werset, który po prostu zupełnie inaczej na niego spojrzałem. I Piotrze, i może da ci odpowiedź na twoje pytanie. Czytam. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 42. Bardzo ciekawe słowa Jezusa. Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wiecie co? Tu mamy odpowiedź na to. Tu masz, Piotrze, odpowiedź na twoje pytanie. Zaraz rozszerzę to, tak krótko, żeby się nie rozgadywać. Że właśnie Jezus, tu jest pokazane właśnie coś niesamowitego w tym wersecie. Tu jest pokazana wola Jezusa jako autonomicznej jednostki. Kieruje do Boga, swojego Ojca. Ojcze, jeżeli możesz, zabierz ode mnie ten kielich. Ale Jezus idzie dalej. Co mówi? Nie moja, lecz twoja wola niech się spełni. Wiecie co? Wiecie, dlaczego Jezus nie popełnił grzechu? Dlaczego, jakby powiedzieć, nie uległ na pustyni tym kuszeniom? Tak, ty, Piotrze, zadałeś to pytanie. Nie tylko dlatego, że był Bogiem. Bo ja tutaj też widzę, że na pewno szatan nie próbował złamać Boga, bo to jest niemożliwe. Tutaj próbował złamać człowieka, doskonałego człowieka. Bo Jezus też był doskonałym człowiekiem. Adam był doskonałym człowiekiem o godzinie 1 i tu mamy doskonałego człowieka, który, jak jest opisany chyba w 5 rozdziale listu do Rzymian, jak przez jednego przyszedł grzech, przez drugiego przyszło zbawienie, łaska albo usprawiedliwienie. To jest to, że to musi być równocześnie. Dla mnie to jest właśnie ten standard sprawiedliwości, że tak, tak. Że to jest równorzędny ciężar. I szatan próbuje złamać ludzką wolę Jezusa. Ale wiecie co? Dlaczego Jezus nie uległ? Bo zrezygnował ze swojego ego. Zrezygnował. Jezus był posłuszny. Jest napisany taki, już nie będę pamiętam, który to jest fragment, że był posłuszny aż chyba, tak jak tam jest napisane, do śmierci na krzyżu. Przez całe życie swoje na ziemi był w pełni posłuszny swojemu Ojcu. I tu masz, Piotrze, odpowiedź na swoje pytanie. Tu właśnie jest ten, że właśnie Jezus w pełni naśladował charakter Boga. W pełni. W tym właśnie sprawiedliwości i z tej sprawiedliwości, z tym jako charakter tego Boga, albo inaczej, to co tutaj było przed chwilą powiedziane, świętości. I właśnie my, kiedy będziemy nazwani sprawiedliwymi? Bo my się sprawiedliwi możemy nazywać, ale to będziemy się kierować swoim poczuciem sprawiedliwości. Ale wiemy, że my się tak nie, nazwać nie możemy. Takim szczytnym sumieniem. Bo mamy jeden grzech. Wystarczy, żeby już, że już tak nie będziemy nazwani. Że nie możemy się tak nazwać. Ale przez to, że próbujemy naśladować Boga, próbujemy przemieniać nasze serce na te mięsiste, żywe, natchnione Duchem Świętym, albo inaczej ożywione Duchem Świętym, wchodzimy na zupełnie inny poziom. Przemieniamy się. Zaczynamy co wtedy robić? Zaczynamy z siebie usuwać nasze ego. Nasze ego, które nam się często wydaje właśnie, popatrzcie się teraz z perspektywy tego, co teraz powiem, na swoje własne życie. Nie każdy z was się popatrzy. Ile razy mieliśmy poczucie niesprawiedliwości w swoim życiu. I często słuszne. Ale czy nie zdarzyło się wam, dajmy, bo ktoś coś powiedział, taki przykład, ktoś powiedział o nas i my się, nasze poczucie sprawiedliwości czuje się urażone. I dajmy, wypowiadamy się tam, trzeba tam wymierzyć sprawiedliwość. Nie? A po jakimś czasie dochodzą nowe informacje, które całkowicie zmieniają kontekst. To, co my żeśmy uważali, że niesłusznie zostało powiedziane o nas, nagle dzięki nowym informacjom przekonujemy się,
że słusznie zostało to powiedziane o nas. Tylko te nasze poczucie sprawiedliwości, które często nie opiera się na Bożym standardzie, chociaż budujemy je na nim, ale jest ta domieszka naszego ego, naszego ja, która zniekształca, powoduje, że zaczynamy tą pod siebie. I to powoduje właśnie, że nasze poczucie sprawiedliwości nieraz jest nietrafne. A jeżeli powiemy, no dobrze powiedział, no okej, poczujemy się smutni, może niemiło nam będzie, ale nie wołamy w swoim sercu sprawiedliwość, 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 tylko mówimy: Ojcze, jeżeli tak jest, a jest to prawdą, skoryguj mnie. A jeżeli nie, zostawiam to Tobie, żeby wypłynęło to, co jest naprawdę. I pomyślcie sobie, jeżeliście takie coś w swoim życiu zrobili, ja tak zrobiłem. I powiem Wam, czasem mi się to udało. Właśnie to jest moje poczucie sprawiedliwości, że musi być zaspokojone. Nie, zostawiłem Bogu. 12 rozdział listu do Rzymian. O tym mówi, żeby tam chyba jest o karaniu, zostawić to Bogu. Jeżeli tak zrobimy, i ja tak czasem zrobiłem, i dajmy przez jakiś czas w oczach jakiejś tam grupy ludzi, na których mi zależało, byłem postrzegany, no nie tak, jak bym chciał, ale powiedziałem, nie będę z tym walczył. Czyli te swoje ego zduszę, te moje poczucie sprawiedliwości zduszę. Zostawię to Bogu. I wiecie co? Jak to zostawiłem, to Bóg tak tym pokierował, że na nim polegałem, nie na swoim ego, nie na swoim poczuciu sprawiedliwości, tylko na jego poczuciu sprawiedliwości, prawości. Nagle się, po jakimś czasie wypłynęły nowe fakty, nowe informacje i te osoby, które mnie wcześniej tak postrzegały, zmieniły zdanie. I to nie przez moją zasługę, tylko tym, że Bóg pozwolił im inaczej na mnie popatrzeć przez inne informacje. I dzięki temu ci ludzie, którzy może mieli negatywne o mnie spojrzenie, zmienili swoje zdanie. Czyli zrobiłem to, co Jezus robił każdego dnia. Nie polegał na swoim poczuciu sprawiedliwości, tylko zostawił to Bogu. I jeżeli my tak będziemy robić, to właśnie doświadczymy. To jest jeden z przykładów. Tego, takich przykładów można mnożyć. Mnóstwo. To jest właśnie nasz wybór. To jest właśnie to, co powiedziałem, ta nasza intencja. Na czym polegamy? Na własnym poczuciu sprawiedliwości, nieraz słusznym. Chyba w liście do Rzymian też jest napisane, że jeżeli mamy do kogoś gniew, słuszny gniew, to co jest napisane? Żeby ten gniew nie przeszedł na następny dzień, żeby nas nie zatruwał, nie oddalał nas, żeby nie robił jakichś szczelin między osobą czy osobami, na której nam zależy. Bo jeżeli ten gniew przejdzie na drugi, trzeci, czwarty dzień, to on nas wzrasta. I zamiast zachowywać spokój, ufność Bogu, my zaczynamy myśleć, zaczynamy rozważać, kombinować. I to nas odciąga. I te nasze ego zaczyna wychodzić. I zamiast zyskiwać tego błogosławieństwa, już kończę, bracia i siostra. Zamiast zyskiwać tego Bożego błogosławieństwa, życiu sprawiedliwości, to my idziemy w odwrotnym kierunku. A jeżeli to zrobimy, polegając na Bogu, który w momentach, bo Boża sprawiedliwość, wiecie czemu ma też służyć? Boża sprawiedliwość ma służyć też naszej ochronie. Bóg, jeżeli na nim będziemy polegać, to będzie nas chronił. Naprawdę. I myślę, że wiele z was tego doświadczyło w swoim życiu. Że zdaliśmy się na Boga, na Jego standard sprawiedliwości, to chociaż sytuacja może była beznadziejna, trudna, ciężka, ale polegaliśmy na nim,
Nie na swoim mienniku sprawiedliwości Bóg nas wyprowadził, ochronił nas przed grzesznikami. To jest jeden z aspektów Bożej sprawiedliwości, żeby nas chronić. Przypomnijcie sobie, już nie będę szukał fragmentu, jak jest Jezus mówi, że jeżeli was postawią przed sędziami albo przed ludźmi, którzy będą chcieli wam zrobić krzywdę, co macie zrobić? Dajcie, polegajcie na mnie, czyli nie pobudzajmy nasze ego, tylko bądźmy posłuszni. Bo Jezus, popatrzcie się, Jezus był posłuszny i zaprowadziło go to gdzie? Na krzyż. I co? Jezus będąc na tym krzyżu złorzeczył tym ludziom, którzy go tam wstydzili, poniżali? Co on powiedział? Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wydawał żadnych wyroków. Chociaż mógł, miał do tego prawo, ale tego nie zrobił. Polegał na Bogu, na Jego standardzie sprawiedliwości. I patrzcie się, jaki jest tego efekt. Efektem jest to, że my dzisiaj możemy być usprawiedliwieni. I to jest właśnie to, co ci, Mateusz, powiedziałem przed rozpoczęciem tej audycji. Bo ty powiedziałeś, że te błogosławieństwo to bardziej przyszłości zyskamy. Tak, w pełni nasyceni będziemy w tym Edenie, w tym Królestwie Bożym, w pełni. Bo tam już będzie tylko dominować Boża sprawiedliwość. Tam nie będzie nieprawości. Ale jeżeli my będziemy tą cechę rozwijać w swoim sercu, że te serce będzie się każdego dnia stawać bardziej mięsiste, nie kamieniste, czy inaczej, będzie mniej mojego ja, a będzie więcej Boga, więcej Chrystusa, to nagle spłyną na mnie błogosławieństwo, spokoju, wyciszenia. Nagle to wszystko, co się dzieje wokół nas, nawet jak będzie wywoływać jakieś tam reakcje, bo zawsze tak będzie, to nie będzie nas wywoływać takiego to, co widzimy w ludziach. Przerażenia, beznadziei. Tylko będziemy widzieć w tym to, że Bóg jest z nami. Bóg nas chroni. I to jest to, że Bóg nas napełnia, nasyca. Bo naśladujemy Jego Syna. Rezygnujemy z siebie dla Niego. I wtedy to wszystko, co robimy, nabiera zupełnie innego wymiaru. I można być nasyconym tu i teraz, w tych trudnych, ciężkich czasach. Można. Tylko właśnie chodzi o to, o nasze ja. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie. Ale im mniej ja, to nie oznacza, że mamy zrezygnować z siebie. Bo właśnie Bóg tak nie działa. Jak to jest w innych religiach, że masz się wchłonąć przez jakieś tam źródło czy coś i masz zniknąć. Nie. Bóg to jest, i właśnie to jest ta wielka, subtelna różnica od innych religii, zwłaszcza tych religii wschodu, że Bóg wchłonie nas, ale zachowując nasze ja, naszą kwintesencję, która jest właśnie tym mięsistym sercu. I dzięki temu my będziemy nasyceni. Przepraszam, że się tak długo mówiłem, ale chciałem to powiedzieć. Oddaję głos. Jesteście bracia i siostry? Tak. Mam nadzieję, że Piotrze, to cię moja odpowiedź usatysfakcjonowała. No mi się teraz kojarzyło, że Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I to ciekawe jest dla mnie, bo nie potrafię sobie wyobrazić okresu czasu po Królestwie Wieczności i w zasadzie też nie umiem sobie wyobrazić, jak bardzo świat by musiał być jakby, no nie wiem, inny, mieć odmienne właściwości, żeby to wszystko było nie dość, że dobre, to jeszcze w dodatku istnieć bez końca. Bez Bożej interwencji i tego, nie wiem, stworzenia na nowo czy odnowienia, to nie da rady. Po prostu nie potrafię przez pryzmat tego, co tutaj doświadczam, wyobrazić sobie tego niesamowitego, co
naszykował Pan Jezus Chrystus, co powiedział, że idzie przygotować miejsce. I to jest, no niesamowite jest to, że tutaj już człowiek o tym myśli, nie mając tak naprawdę może nawet pojęcia o wielu rzeczach, ale może już sobie trochę o tym myśleć. I kiedyś przyjdzie ten taki czas, taki dzień, że tego odejścia stąd. Ciekawe, kiedy to będzie dla każdego z nas i jaki to będzie dzień, bo ja sobie tak wyobrażałem, nie wiem, czy gdzie ja wtedy będę, czy będę w więzieniu, czy rzeczywiście, bo ty tak mówiłeś przed, ty chyba mówiłeś, bracie, o tych sędziach, czy tam jakichś innych. Ciekawi mnie to, ale bardzo chciałbym być na to gotowy. I tak sobie myśląc, że o, na przykład następnego dnia oni tam by chcieli, nie wiem, egzekucję, czy co, że człowiek będzie właśnie taki wypełniony pokojem i radością, że o, zbliża się w końcu dzień, w którym no, koniec już tego wszystkiego i przed Bogiem będzie można stanąć, żeby taka radość była, taki pokój. Czy to miałoby być przez właśnie egzekucję, czy przez pochwycenie, czyli tam przemienienie, nie wiem jak to wyrazić, ale no chciałbym, żebym był gotowy i żebyśmy my byli gotowi wszyscy i nie martwili się tym, co tam rzeczywiście wokół nas się będzie działo. To tak sobie pomyślałem. Myślę, Piotrze, że wszyscy mamy takie myśli, wiesz, bo zobacz, ten świat w gruncie rzeczy to nie jest świat, który został stworzony jako zły, to jest idealny Boży świat, do którego wdarł się grzech i ten grzech, ten świat zniszczył, także wiesz, w gruncie rzeczy żyjąc w tym świecie można sobie jakby namiastkę tego wyobrazić, bo wyobraź sobie, że nie masz tych wszystkich negatywnych myśli, nie masz żadnych problemów zdrowotnych, nie masz żadnych jakichś obciążeń. Nawet tak jak mieliśmy spotkanie latem, masz dookoła siebie ludzi, którzy wszyscy mają dobre intencje, wszyscy próbują jakby bardziej zwracają uwagę na twoje dobro niż na swoje dobro. I jakby namiastkę tego, myślę, można sobie wyobrazić. To jest oczywiście nieosiągalne jakby w zakresie całego świata, ale no ci, którzy mają błogosławieństwo takie, że mają jakąś taką wspólnotę prawdziwą dookoła siebie, to myślę, że w pewnym sensie mogą już teraz tego doświadczać też na tej ziemi. Ale no piękne jest to, że właśnie, że wy jesteście bracia i siostry, że tak nam Bóg błogosławi tym poznaniem przez każdą jedną osobę, że naprawdę ja do wielu rzeczy jakoś tam dochodzę, Bóg mi wiele rzeczy pokazuje, ale spotkania, praktycznie każde jedno spotkanie mi pokazuje, że jeżeli bierze w nim udział więcej osób i każdy doda coś od siebie, to się wszystko uzupełnia. To przez każdego Duch Święty działa jakoś trochę inaczej. Zobaczcie, jak Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy szanowali wspólnotę, żebyśmy szanowali to, że Bóg tak to zamyślił, że mamy być ciałem, że mamy być organami tego ciała, że każdy z nas ma stanowić niezbędny element tego ciała. To jest niesamowite, wiecie, błogosławieństwo też, które dla mnie wynika z tych wszystkich naszych spotkań. Bo dzisiaj znowuż każdy ktoś coś dodał i znowuż mi się jakaś kolejna całość zbudowała, znowuż uzyskałem odpowiedzi na pewne pytania i to już tak trwa, no wiadomo, od roku, jak jesteśmy razem, ale nawet przez ostatnie kilka dni też wiele rzeczy mi się wyjaśniło, dzięki temu, że każdy coś dodał do spotkania, nawet ktoś to zadał tylko pytanie, często to pytanie jakby kieruje tę rozmowę w tym kierunku właśnie, żeby coś wyjaśnić, więc to jest no, niesamowite i no, ja naprawdę Bogu jestem wdzięczny za was wszystkich, jestem wdzięczny za to, że możemy wspólnie iść przez ten czas, że tak dużo Bóg nam daje tutaj, wiecie, tej radości z tego, bo ja naprawdę mam wielką radość w tym, że się z wami spotykam, czy po południu, czy o 12, jak się spotykamy i wiecie, też się cieszę, że będziemy mogli się zobaczyć już niedługo, jak przyjadę do Polski i no
trzeba się, wiecie, cieszyć tym, co się ma i za wszystko Bogu dziękować, bo zawsze można mieć więcej, zawsze można mieć inaczej, zawsze można sobie szukać więcej tej sprawiedliwości dla siebie, ale jak to jest wspaniale, że już tak dużo się ma, mimo że się na nic nie zasłużyło, że Bóg nam tak okazał tą swoją przychylność i tak nas wspaniale błogosławi i że daje nam właśnie to serce mięsiste, że tak sami coraz więcej rozumiemy. Ja sam czasami tak ze sobą dyskutuję i z Bogiem, że Panie, ja tak chciałbym, że to mi nie wyszło znowuż tutaj, takie myśli. Ja mówię, Panie, tak bardzo bym chciał, żebyś mnie zmienił jeszcze bardziej, żeby to wszystko już sobie poszło ze mnie, żebym ja faktycznie mógł już żyć tak, jak Ty byś chciał, żebym ja żył. Ja wiem, że to jest, wiecie, na tym etapie proces i że nigdy nie będę Jezusem Chrystusem i to jest nieosiągalne, więc to jest ważne, żeby się też jakoś tam nie potępiać i nie krytykować, ale to pragnienie jest takie wielkie i tak, wiecie, ja się strasznie cieszę z tego pragnienia i tak nawet z tych błogosławieństw właśnie, tak kolejne błogosławieństwo, które dzisiaj omawiamy i kolejne pragnienie się pojawia właśnie tego, tej sprawiedliwości, Panie, żebym ja był sprawiedliwy na Twoje podobieństwo i no za to wszystko właśnie Bogu dziękuję i Wam wszystkim. Bracia, ja ze swojej strony chciałbym tylko poruszyć jedną kwestię. Myślę, że bardzo ważną w życiu każdego z nas. Bracia i siostry, przepraszam. Wiecie co? Znaleźć szerzej, głębiej pojęcie sprawiedliwości. Możemy też dużo lepiej zrozumieć jedną rzecz, która też jest mocno powiązana ze sprawiedliwością. Przebaczenie. Każdego dnia każdy z nas może robić jakieś mniejsze lub większe przewinienia. I właśnie te przewinienia powodują, że ta sprawiedliwość z nas opada, albo nawet znika. I wiecie co? Jakbyśmy się kierowali i jeśli będziemy się kierować ludzkim pojęciem sprawiedliwości, to osoby, które kierują się tym pojęciem, mają tak zakodowane te pojęcie, sprawiedliwość. Nawet szlachetnym tego pojęciu. Wiecie, do czego często doprowadza ich to? Jeżeli zrobią jakiś występek w swoim sumieniu? Raczej popełnią coś złego, mniej lub bardziej. I to jest jakiś jeszcze ciągły proces. I myślę, że takie osoby spotkaliście w swoim życiu. Że trwają w takim przeświadczeniu, nie, ja już nie zasługuję. Nie zasługuję na przebaczenie. Nie zasługuję na to, żebym był tym, kim mogłem być, w takim pozytywnym aspekcie. Ile takich osób żyje w takim przeświadczeniu? I zamiast to pojęcie sprawiedliwości, jeśli mają jakieś wyobrażenie tego, a zwłaszcza niestety te ludzkie, pomagać im stać z kolan, naprawić swoje błędy, utwierdza w nich poczucie winy. Poczucie tego, że nic nie jestem w stanie zmienić. I to powoduje jeszcze bardziej zapadanie się w ten grzeszny stan. Że jeszcze bardziej poszerzamy ten swój, jakby powiedzieć, stan grzeszności. Bo tak działa ludzka sprawiedliwość nieraz. Tak błędnie rozumiana. Że nie zasługujemy. I my też wiemy tutaj, z perspektywy Bożej sprawiedliwości, że nie zasługujemy na to, żeby żyć. Że naszym, jak jest napisane w liście do Rzymian, że każdy, kto grzeszy, ten umrze. To jest Boża sprawiedliwość. Słuszna. Ale tak jak tutaj było powiedziane, nad sprawiedliwością co góruje? Miłosierdzie. I dzięki temu, że będziemy znać naprawdę, na tyle, na ile każdy z nas może to pojąć, Bożą sprawiedliwość, to wiecie, o czym nie zapomnimy? Nie zapomnimy o przebaczeniu. Że jest taki proces, że idąc bardzo nawet daleko, pomyślcie sobie, dla mnie to jest już taki przykład krańcowy tego łotra na krzyżu,
Pomyślcie sobie, parę godzin zostało mu do śmierci. Zakładam, że całe jego życie, a czyli większość jego życia, to było życie w ciągłym grzechu. I ta ludzka sprawiedliwość, bo coś tam zrobił takiego poważnego, zaprowadziła go na ten krzyż obok Jezusa. I ktoś tam by się dowiedział, co on zrobił i powiedział, tak, ten człowiek zasługuje na śmierć. Na nic więcej. I ten człowiek, nie wiem, kierowany wiarą, znaczy na pewno wiarą, czymś jeszcze, nie wiem czym, kieruje do słowa, do Jezusa słowa, żeby on nim wspomniał. Czyli może dostrzec tym, nie że on chce być, żeby mu to przebaczono, żeby ratować swoje życie. Jak to szatan mówi, skóra za skórę człowiek da, żeby tylko uratować swoje życie. Nie. Ten człowiek może przy Jezusie doświadczył tej Bożej sprawiedliwości. Powiedział sobie w swoim sercu, tak, bo nawet jest tak, on chyba nawet mówi tam jednej z Ewangelii, jak ten rozmawia z tym drugim łotrem, my tutaj słusznie na tym krzyżu wisimy, ale on niesłusznie. I może to, albo to, co się pojawiło w jego sercu, sprawiło, że Jezus mu powiedział, że będziesz ze mną w Królestwie Bożym. I wiecie co? I to jest te przebaczenie. I dzięki temu, że my o tym będziemy pamiętać, że za sprawiedliwością idzie też kara, ale kara, często nam się wydaje kara, słowo kara, czymś bolesnym, czymś tym, ale z Bożej perspektywy kara ma służyć wyprostowaniu. Słuszna kara. Ma służyć wyprostowaniu. Po to, żebyśmy się oprzytomnieli. Tak jak ten łot na krzyżu. Kto jest prawdziwym sędzią? Kto mówi, że zasługujesz na to? Ale mówi też, nie tylko na to zasługujesz. Ja ci daję życie. I wiecie co? I wtedy możemy sobie przypomnieć, kiedy naprawdę zrobimy coś naprawdę złego w swoim życiu. Możemy sobie przypomnieć o tym, że za sprawiedliwością idzie też przebaczenie. I wtedy nie tak ludzie ze świata jesteśmy bez nadziei. Bo tak dzisiaj żyje większość ludzi, bez nadziei. Dlatego dla nich to życie jest ciężką katorgą. Przeplataną takimi drobnymi chwilami radości. My też tego samego doświadczamy. Nie różnimy się od innych ludzi. Te problemy, które ludzie ze świata doświadczają, my też tego doświadczamy. Ba, my nawet bardziej tego doświadczamy, bo my jesteśmy nienawidzeni przez ten świat. Przez takich ludzi. Ilu z was się spotkało z tym w swoim życiu? Przez to, że podążacie tą Bożą sprawiedliwością w swoim życiu. Mówią o was, po jaki dziwa, albo jaki odmieniec, nie pasuje tutaj. Ale właśnie to jest to. To jest ta ochrona. To jest te nasycanie siebie. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć. Kończąc swoją wypowiedź. Chodzi mi o to, że właśnie my przez to, że ten, nie zapomnimy o tym, że Bóg już nam przebaczył. A naszą tym jest o tym pamiętać. Bo jak sobie o tym będziemy pamiętać? Zwłaszcza w momentach, kiedy upadniemy. Zwłaszcza jak mocno upadniemy. To wtedy mamy możliwość dużo głębszego, dużo szerszego doświadczenia Boga. Jego miłości, Jego sprawiedliwości, Jego usprawiedliwienia. Naprawdę. I wiecie co? I to naprawdę dla mnie przykładem takiego człowieka, który tego doświadczył, jest apostoł Paweł. Pamiętacie? On się kierował, myślał, że kieruje się Bożą sprawiedliwością, wydając uczniów Jezusa, często na śmierć. Aż przyszedł do niego Jezus i go normalnie powalił. Powalił jego ego, jego i odmienił go. I co się wtedy stało? Paweł zrozumiał. Paweł, albo tak samo Piotr, który się wyrzekł Jezusa, pamiętał o tym, że za tym idzie, że
Za sprawiedliwością nie tylko idzie kara, ale też idzie przebaczenie. I skorzystał z tego. Takim odmiennym przykładem kto jest? Jest Judasz. On kierował się swoją sprawiedliwością, bo on żałował. Jest tam napisane, żałował tego, co zrobił. Czyli kierował się jakąś poczuciem sprawiedliwości. Ale czy Bożą, czy swoją? Bardziej chyba mi pasuje, że swoją. Bo co zrobił? Poszedł i się powiesił. Tak se wymierzył swoją sprawiedliwą karę. A o czym zapomniał? Zapomniał o przebaczeniu. Ja na koniec tego, co powiedziałem, chciałbym tego przeczytać fragment z Biblii. Psalmu, który mówi o tym, co powiedziałem. 51 psalm, od wersetu 4 do 14. Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich oczach, słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu, poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyś mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłaś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Popatrzcie się, o tym, co żeśmy mówili. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże. Odnów mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie przez Twego oblicza. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Wiecie co, bracia, ja wam powiem jedną rzecz. Ja tego psalmu nie czytałem. Naprawdę, miałem tam przygotowany, ale nie czytałem tego treści tego, co tutaj jest napisane. I wiecie co? W tym fragmencie jest cała kwintesencja tego, co żeśmy tutaj mówili przez 2 godziny. Wszystko. Tu jest wszystko. O sercu, o Duchu Świętym, o przebaczeniu, o sprawiedliwości. O tym, że będziemy nasyceni. Nie tam odległej przyszłości. W tym Królestwie Bożym. To jak najbardziej, tam będziemy w pełni nasyceni. Ale możemy być nasyceni tu i teraz. I popatrzcie się, ostatnie moje zdanie. Jeżeli my z tego błogosławieństwa będziemy korzystać na tyle, ile każdy z nas może korzystać, to popatrzcie się, co będziemy robić. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Takie rzeczy będziemy robić. Takie błogosławieństwa doświadczymy dla Boga i dla siebie samych. Tu jest naprawdę dla mnie, to jest z mojej strony, to jest podsumowanie. I tu jest kwintesencja wszystkiego. Takie poszerzenie tego jednego wersetu. Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tyle z mojej strony, bracia i siostry. Jeżeli ktoś chce coś dopowiedzieć, dodać, oddaję głos. Chciałby ktoś zrobić jakieś ze swojej strony podsumowanie? A to był psalm jaki? 51. Chcesz coś dodać? Ja tylko powiem ze swojej strony krótko. Tak wam, bracia i siostry, tym, którzy byli przed rozpoczęciem spotkania, powiedziałem, że naprawdę to dzisiejsze spotkanie może dać wiele. Mi naprawdę dało wiele. Uwierzcie mi. Bo spojrzałem na
Bożą sprawiedliwość, na pojęcie sprawiedliwości trochę innymi miernikami niż dotychczas w swoim życiu. Oglądałem i myślałem i pomogło mi nabrać przekonania, żebym pewne rzeczy, może nie, że tylko skorygował, ale obrałem trochę inny kurs w swoim życiu. Naprawdę. A dzięki temu mam zapewnienie Boga, że będę nasycony w pełni w Królestwie Bożym. Ale w tym świecie, na którym żyję, też mogę być nasycony. I to jest wielka radość, wielkie szczęście, jakie mogę doświadczyć ja i każdy z was, który tutaj jest na tym spotkaniu i ty, którzy to przesłuchają. Tyle z mojej strony, bracia. Jeżeli ktoś chce coś dopowiedzieć, to niech powie. Ostatnie zdanie. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Dobrze, bracia i siostry. Nie będę tutaj tego na siłę przyciągał. Myślę, że to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani tym spotkaniem. Ja na pewno. Naprawdę. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której teraz się w swoim życiu znajduję. Bardzo mi te spotkanie i ten temat pomógł w pewnych takich osobistych kwestiach, którą teraz się mierzę. I dziękuję za to Panu. Macieju, chyba że ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Nie wiem, czy ty, Maćku, już chcesz zabrać głos? Czekam na modlitwę. No właśnie, posłużyć modlitwą? Tak, bardzo chętnie. Ja, Pawle, też dziękuję za spotkanie Tobie i Bogu za prowadzenie. Też mi dało dużo do myślenia. Przede wszystkim, żeby sprawiedliwości nie tylko oczekiwać, ale też próbować dać siebie. To jest, myślę, ważne. To jest taki mój wniosek, żeby dalej się coraz bardziej upodabniać do naszego Pana. I za to Ci, Boże, dziękuję. I o to Cię właśnie, Panie, proszę, żebyś nas prowadził swoją drogą bez względu na wszystko, żebyś nam nie pozwalał schodzić ani na lewo, ani na prawo, bo my wiemy, że ta droga jest wąska, ale ona prowadzi do ideału, którym Ty jesteś, Jezu Chryste, do tego światła wiecznego, w którym będziemy mieszkać. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje miłosierdzie góruje ponad Twoją sprawiedliwością, Panie, że Ty nas tak umiłowałeś, że tak dużo dla nas zrobiłeś, że swoje życie za nas oddałeś, Panie, że dałeś nam pierwszą szansę, bo nas stworzyłeś i drugą szansę, bo nas wyciągnąłeś z tego świata grzechu, Panie, i teraz nas prowadzisz jak taki najwspanialszy ojciec na świecie. Wychowujesz nas, podtrzymujesz, Panie, pocieszasz. Niesamowitym jesteś Bogiem i niesamowite jest Ciebie poznawać każdego dnia i to mi daje naprawdę wielką radość i wielkie spełnienie, Panie. Wszystkie owoce Ducha Świętego, które nam dajesz, Panie, ten spokój i tą pewność zbawienia, Panie, tą pewność tego, że Ty po nas przyjdziesz, pewność tego, że Ty o nas nie zapomniałeś, Panie, tylko czekasz do ostatniej osoby, która jeszcze wejdzie do Twojego Królestwa w tym czasie łaski, Panie. I chciałbym, Panie, żeby to wszystko, co tutaj robimy, wszystkie te nasze wypowiedzi, te nasze spotkania, Panie, żeby one Tobie naprawdę przynosiły chwałę, żeby to była taka ofiara, która jest Tobie miła, żebyś Ty miał w tym upodobanie, Panie, bo Ty zasługujesz na wszystko, Boże. Jesteś najwspanialszy, Panie, i Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen. Amen. Amen.